10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest trzecie śniadanie i jesteśmy w restauracji Oficyna, gdzie znajdujemy się dzięki uprzejmości firmy NAK, która jest producentem oraz dystrybutorem urządzeń ogrodniczych i elektronarzędzi. Jesteśmy w Pałacyku Rozalin pod Warszawą. Tu jest park olbrzymi, dzisiaj słońce, więc jeżeli ktoś chce wpaść, pospacerować, zjeść, zapraszam serdecznie po naszym programie. A w programie Janna Miziołek, Patryk Słowik, Michał Szułdrzyński, Jan Wróbel, ciepło witany przez wielu internautów, już się cieszących na to. Niech już będzie moja strata. Wspaniałe dokładnie nawiązując do wizyt pana Jana w innych programach, które prowadziłem. Jedzenie pada tutaj ofiarą namiętności. O, wybrnąłem z tej konstrukcji słownej. Dobra. Widziałem pytania, bo był zapowiedziany Michał Dymek i nie ma Jakub Dymek. Naprawdę powiedziałem Michał? Tak. Słudrzyński. Jestem, pozdrawiam Jakuba. Kuba, jak nas oglądasz, to pozdrawiam serdecznie. Podobno jak się pomyli czyjeś imię, to przynosi to szczęścia. Może. A to i nazwisko. Ale tobie czy Dobra, Kuba. Więc Kuba zanim mogło biedactwo, mówiąc krótko. Albo grypka, albo coś gorszego, więc walczył. Więc będzie Kuba Dymek. Nie ma tu żadnych drugich, trzecich den. Będzie na pewno Kuba w trzecim śniadaniu. To powiedziałem. Aha, po ostatnim programie czytałem w sumie, tak jak po pierwszym czytałem bardzo złe komentarze, tak jak po drugim czytałem całkiem niezłe komentarze, ale też był taki zarzut, że panie Meller, ale PiS to już nie rządzi od 2,5 miesiąca, to może byście trochę więcej o władzy, a mniej o PiSie. Zapamiętałem, będzie dzisiaj i o PiSie, i o władzy. Spoko. I na koniec tych wstępów też czytałem bardzo fajne reakcje na dzisiejszy program, więc bardzo mi się podobało. Już? Tak. Tomasz Lis zobaczył skład i napisał, czasem sama zapowiedź śniadania i menu wystarczy, by dostać niestrawności. Tak się patrzę na was i dostaję niestrawności. Nie wiem, Tomasz jest znany z wrażliwości. Nie, pozdrawiamy tak samo jak Jakuba, pozdrawialiśmy, tak Tomka pozdrawiamy. Tak. Niestrawność to nie jest. A choć zmienimy mu imię. Nie, żeby mu się... Pozdrawiamy Tadeusza Lisa. Ale więc dziękujemy za reklamę. Natomiast z drugiej strony widziałem też komentarze, że ilość fajnopolactwa w programie jest tak straszna w tym, że widzowie nie będą oglądać. Także fajnopolactwo kontra niestrawność. Sam mainstream. To zaczynamy. Będzie dzisiaj poważnie, ale zacznijmy może od właśnie, nie wiem, czy to jest temat poważny czy niepoważny, a mianowicie twój, Patryk, redakcyjny kolega Szymon Jadczak napisał tekst w Wirtualnej Polsce o niejakim Pablo Moralesie, popularnym Twitterowiczu, czy tam X-owiczu teraz. Przedstawił faktury na ponad 300 tysięcy, które płaciła mu Platforma Obywatelska temuż Moralesowi za rzekomo analizy politologiczne, domniemanie za hejt uprawiany w sieci. Teraz tam ciekawa była też sprawa, że Jadczak się nie mógł doprosić tych faktur,
Dopiero kiedy zdaje się sądem postraszył, to Platforma te faktury wydała. I teraz jest pytanie w zasadzie, o czym to jest rozmowa? Bo tak, mogę powiedzieć od razu, że naprawdę są gorsi od Moralesa. To znaczy, jeśli chodzi o hejterów sieciowych... No gorsi robią to za darmo, no to już jest luzerzy na dodatek. Tak, więc luzerzy. Druga sprawa jest taka, co w tym najbardziej tej sprawie poruszyło i tu już oddaję wam głos, a mianowicie to, że w atakach na Jadczaka, przypomnijmy, że Jadczak jest atakowany ze wszystkich stron. Kiedyś napisał o majątku Ziobry, to stał się czołowym wrogiem ludu pisowskiego. Chwilę później napisał o majątku Tuska, stał się głównym wrogiem ludu platformerskiego i wszyscy by go chcieli pogrzebać 6 stóp pod ziemią. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten hejt, który się wylewał na Jadczaka ze strony miłośników obecnej władzy, dotknął też jego żonę, Justynę Suchecką, dziennikarkę TVN24, zajmującą się sprawami edukacji, problemami, w tym psychicznymi młodych ludzi, czyli taka po prostu siłaczka współczesna. A jednak po prostu to nagromadzenie nienawiści jest tak straszne, że trzeba dojechać i Suchecką tylko za to, że wyszła za mąż za Jadczaka. Tu stawiam kropkę. I nie zadaję wprost pytania, tylko proszę o refleksję, co wam się z tym kojarzy. Może zacznę od Michała, bo ty pisałeś komentarz, a już przeczytałem, że dzisiaj będzie coś o tobie, jako o jest trzech najgorszych ludzi w Polsce, czyli ty, Konrad Piasecki i Szymon Jadczak. Niedaleko pan Jadczak od Jabłoni. Nie, no to zawsze, zawsze ważne, żeby się znaleźć w dobrym towarzystwie, więc i Szymona, i Konrada pozdrawiam. Znaczy, dla mnie jedna rzecz była niezwykle ciekawa w tych reakcjach, dlatego że mieliśmy artykuł potem była cała fala reakcji, które miały dwa rodzaje argumentacji. Jedna argumentacja była taka, jaki jest związek pomiędzy tym, co pisał pan Pablo Morales, a tym, że dostawał pieniądze z Platformy Obywatelskiej, czyli no nie ma dowodu, że płacono za hejt. I zresztą artykuł nie stawia takiej tezy. Tak? Znaczy, Szymon Jadczak nie napisał, że mu płacono za hejt. Napisał, że człowiek, który posługuje się brutalnym językiem, pod pseudonimem, ta osoba fizyczna dostawała zlecenia od... Jaki Bartosz Kopania. Od partii władz. Ale drugi argument był ciekawy, a mianowicie taki, że przecież to nie był hejt. Przecież no to czasem nazwał kogoś idiotą, czasem zretweetował czy zreiksował jakiś wulgarny komentarz i tak dalej. I teraz ja mam wrażenie, że to jest o tyle ciekawe, że po tym jeszcze wywiązała się jeszcze ciekawsza dyskusja pomiędzy takim bez barw politycznych, tak? Bo wiadomo, że akurat Pablo Moralesa bronili sympatycy obecnej władzy, ponieważ on nie przebierał w słowach, opisując PiS, Hołownię i tak dalej, i tak dalej. Ale no, to zjawisko nie jest nowe. No, hejt mamy w sieci po każdej ze stron, a nawet jest tych rodzajów hejtu więcej niż stron, ponieważ mamy zatwardziałych konfederatów, którzy w polityce są znacznie słabsi, a no, w necie wiemy, że są silni, tak? Bardzo silni. Razem. Mimo, że to nie są ci silni razem. I teraz powstała taka dyskusja, taka właściwie wojna pomiędzy dziennikarzami a internautami. I ja odebrałem to jako, na przykład czytałem komentarze dotyczące mojego tekstu, który napisałem. W ogóle nie pisałem o sprawie pana Moralesa, tylko raczej odbijając się od tekstu, zwróciłem uwagę na coś, na co zwracają uwagę eksperci od 2016 roku, czyli na problem w ogóle tego, jak mocno media społecznościowe oddziaływują na naszą politykę. Mieliśmy wybory w Stanach Zjednoczonych, było mnóstwo dziwnych, anonimowych kont, które jak potem się okazało były wspierane przez Rosję. I moim zdaniem tutaj mamy bardzo poważny problem, to znaczy... My nie musimy mieć Rosji, nam wystarcza Platforma Obywatelska, no nie, ale działa tak samo. Pamiętamy, jak działali panowie Mateccy i tak dalej, cała ta siatka, pamiętamy, jak działała grupa hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie poważni urzędnicy podrzucali skądinąd anonimowym użytkownikom Twittera wówczas teczki personalne sędziów po to, żeby ich niszczyć. I jak robi to państwo, jest to tym bardziej naganne. Problem, który ja widzę bardzo poważny, to jest problem tego, że jeżeli mamy dyskusję moderowaną i emocje w dyskusji na temat polityki przenoszą się do sieci, my
Wiem, oczywiście, jesteśmy sprzedajni mainstreamowi i coś tam jeszcze, ale wszystko podpisujemy własnym nazwiskiem, tak? Jeżeli coś napiszę dobrze, mądrze, głupio, pomylę się, przez przypadek napiszę nieprawdę albo coś zrobię, zawsze firmuję to swoją twarzą i swoim nazwiskiem. Są grupy mediowe, gazety, tygodniki, radia, kanały. Wszyscy występujemy pod własnym nazwiskiem i bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy. Natomiast w sytuacji, gdy debata polityczna jest moderowana przez ludzi, którzy są anonimowi, to my nigdy nie będziemy wiedzieli, kto za tym stoi. I teraz się dowiedzieliśmy, że akurat za tym panem stał taki biznesmen. Podejrzewam, że wszystkie partie używają farm troli, rozmaitych rzeczy. I to moim zdaniem jest ryzyko, to jest niebezpieczne. I tu się spotkałem z krytyką, że tak naprawdę my sobie uzurpujemy jako dziennikarze specjalne prawo do udziału w debacie publicznej. Że o czym my jesteśmy lepsi od internautów? Ja nie uważam, że jesteśmy lepsi, tylko uważam, że my występując z otwartą przyłbicą z imieniem i nazwiskiem, bierzemy odpowiedzialność, narażamy się na krytykę, czasami się narażamy na hejt. Też powinniśmy mieć trochę grubszą skórę, bo ja tak nie bardzo lubię, jak takiego ktoś go skrytykował, ktoś wychodzi od razu i mówi: ojejku, ktoś mi napisał, że jestem takim owakim. Jak bierzemy udział w życiu publicznym, no to bierzemy na siebie trochę to ryzyko. Ale moim zdaniem problem tutaj jest. I problem jest, i jeżeli firma Marka Zuckerberga w 2016 roku stwierdziła, że chyba coś nie zadziałało i dało się użyć Facebooka do manipulowania amerykańskimi wyborami, to my naprawdę wierzymy, że nikt nie jest w stanie użyć serwisu X, w którym są wszyscy polscy politycy, do manipulowania polskimi wyborami, do manipulowania opinią publiczną, do rozgrzewania raz w jedną, raz w drugą. No ja w to po prostu nie wierzę. I to nie jest krytyka pod adresem anonimowych internautów. Róbcie swoją robotę. Czasami wasze komentarze są świetne, czasami macie bardziej trafne tezy niż publicyści występujący pod imieniem i nazwiskiem, ale nie zabraniajcie nam stawiać ważnych pytań o to, kto tak naprawdę wpływa na kształt naszej debaty. I to nie o to chodzi, o to, że sobie mainstreamowi dziennikarze uzurpują prawo i walczą o swoją pozycję. Nie, dzisiaj w internecie każdy może napisać co wszystko i anonimowy głos może mieć znacznie więcej udostępnień niż głos renomowanego dziennikarza. Chodzi tylko po prostu o to, czy my tak do końca wiemy, kto steruje naszą debatą? Kto wpływa na emocje w naszej debacie? I z tym pytaniem was na razie zostawię. Kto z państwa? Pan Jan, posilił się to. Nie, ja nie mam większych. Za mało się posiliło. Ja nie mam pretensji, ale czekaj, dzień jeszcze się nie kończy. Do tego, że ktoś używa scenicznej formuły, żeby występować publicznie, więc jeżeli ktoś się nazywa Pablo Morales, w sumie jakbym bardzo chciał, no to łatwo dojść do tego, kim on jest. Jeżeli się nie ukrywa, a to się nie ukrywają na ogół ci, tylko to jest trochę ukrywają się, a nie tak bardzo, to jest jakoś w porządku. Natomiast generalnie mamy do czynienia z pewnym zagrożeniem dla całej naszej cywilizacji i tak po prostu jest. To zagrożenie polega na tym, że absolutne brednie, byle tylko emocjonalnie trafiały komuś do przekonania, są traktowane jako coś bardziej wartościowego niż analiza, czy synteza, czy zastanawianie się, jaka jest prawda. Do ha z prawdą ma być po prostu tak, żeby drugiemu spadły kapcie z głów. To istniało prawdopodobnie od czasów australopiteków, nie? Tylko że dzisiaj widzimy, że dzięki mediom społecznościowym, tłuczonym czasami przez ośrodki polityczne, stąd taka hańba spada na platformę za to, gdyby się potwierdziło, że dawali komuś, żeby pisał tak jak należy, Pablo, tak jak należy, to jest haniebne. Dlaczego? Dlatego, że zwalcza to, co jeszcze zostało w nas przyzwoitego, używanie rozumu, używanie jednak pewnych etycznych zasad, zwalcza po to, żebyśmy byli wszyscy troglodytami i potworami. To jest dla mnie bardzo istotne, bo ktoś może pisać pod pseudonimem roboczym, czy ukrywając się za siedmioma awatarami i pisać, wiecie, procywilizacyjnie, nie? A ktoś może niszczyć te resztki cywilizacji, które mamy. Jeżeli ktoś do tego przykłada rękę, kto jest poważny, a na przykład Platforma Obywatelstwa to jest poważna. PiS może być nienawidzony, ale poważny. To jest duża instytucja, prawda? Zaufania publicznego. No nie wszyscy jej ufamy, ale te parę milionów ludzi ufa PiS-owi. Jeżeli PiS się dokłada do niszczenia tej cywilizacji, to jest tak samo barbarzyński. No, sorry za taki symetrystyczny wywód, ale nie chodzi o żaden symetryzm, bo symetryzm to jest łączenie tam przeciwieństw, szukanie środka. To mnie w ogóle nie interesuje. Interesuje mnie obrona tej podstaw naszej cywilizacji, której na przykład
finansowanie ludzi piszących bardzo emocjonalnie jest szkodliwe dla tej obrony cywilizacji. No. I lewa, tylko z mojego punktu widzenia strona. No był jakiś taki film Hater. Ja to do tego trochę porównałam ze Szturem. Myślę o fabularnym filmie. Tak. Bo to było też odnośnie polityka, który właśnie miał fabrykę troli i ta fabryka troli na jego zlecenie pisano. Skończyło się to tam tragicznie, więc jakimś morderstwem. No i my się tak zastanawialiśmy tyle czasu nad TVP, że to jest szczujnia, prawda? Politycy Platformy o tym pisali. I rzeczywiście no, były sytuacje, w których były no, też rzeczy, które doprowadzały być może pośrednio do takich sytuacji, jak na przykład w przypadku syna pani Felix, też ujawnianie danych dziecka pedofila no, było skandaliczne i widzieliśmy, co się działo. Tak? I tutaj politycy Platformy z pełnym moralizmem o tym mówili. Tylko pytanie, czy my się nie mierzymy z taką szczujnią gdzieś w internecie? Bo może to jest Pablo Morales, a może tam jest ich więcej. No tak. Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że przynajmniej Platforma nie zatrudniła Pablo Moralesa jako szefa publicystyki TVP. No tak, tutaj, co poprzednia władza mogłaby zrobić, tak swojego Moralesa mogłaby obdarzyć. Trzeba oddać, tylko pytanie, to znaczy ci ludzie byli uwiarygadniani tym, że to jest taki głos ludu, tak? Głos ludu sprzeciwia się tym dziennikarzom, tym politykom. Tam na tym celowniku przecież nie byli tylko politycy, tacy jak Szymon Hołownia, bo zdaje się to Aleksander Twardowski po raz pierwszy, on w ogóle o tym mówił, człowiek od Szymona Hołowni, prosił Platformę o ujawnianie. Tak, ale też zgłosił się z takim wnioskiem, żeby ujawnili, czym był finansowany i Platforma mu odpisała, że tutaj nie ma interesu publicznego w tym, tak? Więc my nie będziemy ujawniać, czy go finansowaliśmy, czy nie. Więc widać, że ukrywali świadomie tą informację przed wyborami. No dobrze, no i wtedy my mamy takich ludzi, którzy, znaczy na celowniku był Szymon Hołownia, ale byli też dziennikarze. Był, zdaje się, Jacek Gądek, był Grzegorz Sroczyński, był Michał Kolanko. Tam byli ludzie wymienieni przez Pablo Moralesa, którzy byli cały czas atakowani. Więc nie dość, że było zlecenie na politycznych przeciwników, też na dziennikarzy, żeby pokazać, jacy wy jesteście obrzydliwi i tak naprawdę opłacani, obdzwaniani, tak? A tutaj się okazuje, że człowiek, który to pisał, był opłacany i obdzwaniany. Cóż za po prostu ironia losu. Tylko dokąd nas to prowadzi? Doprowadzi nas do takiej sytuacji, w której no jednak rzeczywiście, tak jak mówi Janek, troglodyci będą gdzieś zarządzali tym językiem opinii publicznej. My mimo wszystko znosimy wiele rzeczy. Ja się zgadzam z Michałem, że my nie możemy mieć takiej cienkiej skóry. Musimy to wszystko znosić, co nam wypisują, jak nas obrażają. Okej, tylko tego jest więcej. Z każdym rokiem, z każdą minutą, nawet ten twój program, przecież tak jak mówisz, Tomasz Lis, który mówi, że tam dostaje niestrawności czy czegoś, on się zaczyna zmieniać w kogoś takiego, tak? To znaczy i on mówi o tym, że dziennikarze czują się kimś, jakimiś osobami lepszymi od tych zwykłych wyborców, internautów. Nie, my się nie czujemy lepsi, tylko po prostu, no jakby nie chcemy wchodzić w tą grę, w której no jakby każdego można obrazić, bo to tylko na tym polegało dzisiaj. I zastanawiam się tylko, czy Platforma się nie powinna z tego wytłumaczyć, bo zdaje się Patryk Michalski zaczepiał tam, twój redakcyjny kolega polityków Platformy, Donalda Tuska. Oni po prostu odchodzili. To znaczy tematu nie ma, rozumiem, tak? W przypadku szczujni TVP temat jest, a Pablo Moralesa już nie ma. Ja dodam, tylko zanim oddam głos Patrykowi Słowikowi, jak przypominałem tą sytuację z Jadczakiem i majątkiem Ziobry i Tuska. A to Morawieckiego chyba też był majątek. Morawieckiego. Tak, bo jak majątek Morawieckiego ujawniono, to był dobry, a jak majątek Tuska, to zły. Ale tam się zdarzyła taka rzecz, że po tekście o majątku Tuska ruszyła totalna fala nienawiści na Jadczaka i wtedy w którymś momencie Tusk zainterweniował. Znaczy, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale był sens taki, weźcie, odpuśćcie, luzik, jestem politykiem i cięcie, rozumiesz? Cały ten hejterski tłum nagle, okej. Okay. Naprawdę nie szkodziłoby nic, żeby Donald Tusk powiedział, nie no, spokojnie, ludzie, ale nie mówi tego. Szymon Jadczak też apelował do polityków Platformy. Więc to tylko tak tutaj dygresyjnie, bo, proszę Patryk. Kilka kwestii. To znaczy, moim zdaniem temat Pablo Moralesa jest tematem na 3 godziny, a nie na 3 tygodnie. To znaczy, z chęcią się posprzeczam. Dobra. Moim zdaniem mamy temat idealny dla bańki, i niemal nikt poza bańką nie wie, o co w tym temacie chodzi. Więc zaraz nie wie, o co w tym temacie chodzi, między innymi dlatego, że my się skupiamy na rzeczach zupełnie pobocznych. Takie odnoszę wrażenie, mówię nie tylko my tutaj przy stole, tylko generalnie znajomi do mnie piszą, o co chodzi z Pablo Moralesem. Ja nie umiem tego im wyjaśnić, słowo daję. I naprawdę, niech do mnie zadzwonią. I naprawdę, ja tak, mam, tak, będę odsyłał wtedy do kolegi Wróbla. Moim zdaniem to jest temat na 3 godziny. Moim zdaniem, jak dyskutujemy o tym, czy Donald Tusk powinien się odnieść do sprawy Pablo Moralesa,
to ja mówię szczerze, ja wolę, żeby Donald Tusk jako premier polskiego rządu zajmował się kwestiami istotniejszymi dla polskiego państwa. To nie jest zadanie Donalda Tuska. Do tego mógłby odnieść się rzecznik rządu, no ale go nie ma. Co za przypadek. Natomiast mówię szczerze, dla mnie, żeby Donald Tusk odnosił się do tego, czy jakiś pan kopania w internecie napisał do kogoś, że ktoś jest debilem i tak dalej, to ja jednak wolę, żeby premier polskiego rządu zajmował się czymś innym. Moim zdaniem nie ma jakiegokolwiek porównania, jakiegokolwiek w ogóle, pomiędzy Pablo Moralesem i Platformą Obywatelską, która mu zlecała analizy politologiczne, czy zlecała, czy nie, mniej istotne dla mnie w tym momencie, a tym, co się działo w ostatnich latach zapisu, z jednego powodu, bo zapisu do niszczenia ludzi wykorzystywano aparat państwa. To znaczy aparat państwa był zaprzęgnięty do tego, żeby demolować ludzi. W jakiej postaci to był aparat, czy to jako prokuratura, gdzie mamy przecież takie przykłady liczne, czy jako tak zwana telewizja publiczna, bo ja naprawdę mam kłopot mówić o telewizji, która była zapisu, żeby była telewizją publiczną, ona była telewizją partyjną i chcę widzieć umiar, to znaczy dla jasności, ja nie bronię jakiegoś pana, który wyzywa kogoś od idiotów w internecie, ale widzę różnicę pomiędzy tym, a między tym, że w głównych wydaniach wiadomości dzień po dniu się demoluje ludzi. A to miało miejsce. Kwestia kolejna. Moim zdaniem w tym temacie i w tym tekście, który został opublikowany w WP, istotne było coś, o czym mało osób pamięta, o czym wspomniałeś akurat. Dla mnie najciekawsze jest to, że gdy mamy przecież ustawę o dostępie do informacji publicznej, gdy Platforma Obywatelska została poproszona o faktury, to się okazało, że tych faktur nie ma, gdzieś zaginęły. A gdy trafiło do Platformy przedsądowe wezwanie, to te faktury się nagle odnalazły. I moim zdaniem to nie jest taki temat, o którym właśnie wszyscy będą tygodniami... Tak, pewnie porządek, tak. To nie jest taki temat, o którym wszyscy będą tygodniami mówili. Ja to wiem, wy to wiecie. Natomiast dla mnie informacja publiczna i to jak partie polityczne, bo to nie dotyczy tylko Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, lekceważą swoje obowiązki. Dla mnie to jest kłopot, bo ja chciałbym żyć w państwie, w którym gdy obywatel prosi o rzeczy, które zgodnie z przepisami powinny być udostępniane, to są udostępniane. To jest ta kwestia. Jeżeli chodzi o ten hejt, ataki i tak dalej, zupełnie inną miarę przykładam do ataków na polityków czy dziennikarzy, a zupełnie inną miarę przykładam do ataków na inne osoby. To znaczy, jeżeli wchodzimy do tego błota, a jesteśmy w tym błocie, choćbyśmy chcieli udawać, że w nim nie jesteśmy, to akceptujmy zasady tego błota. Czy ja się cieszę, jak ktoś mnie wyzywa od najgorszych? No pewnie się nie cieszę, natomiast wolę innych nie wyzywać, natomiast no niejako się na to zawodowo godzę. Jeżeli widzę atak... Właśnie nie godzisz się, zobacz, ja bo sam tego nie robisz, nie? Nie robię tego. Powiem tak, jestem dorosły i wiem, jak ten świat wygląda i gdy widzę atak na Szymona Hołownię, to ten atak na Szymona Hołownię, powiem tak, no współczuję Szymonowi Hołowni, ale jakoś tam za bardzo nie będę się przejmował, ale jednocześnie, gdy to, o czym wspomniałeś, gdy widzę, że Szymon Jadczak napisał jakiś tekst, a ludzie piszą nienawistne wiadomości do jego żony, to ja chcę tylko zakomunikować, że moje odczucia do tych ludzi są takie, że ich nie wypowiem, bo by zdemonetyzowali wam ten kanał zero cały. Dziękuję. Bo uważam najzwyczajniej się to za nieprzyzwoite. Wspomniałeś o tych tekstach dotyczących majątków polityków. My z Szymonem pokazaliśmy majątki Morawieckich, Ziobrów, Tusków. Jezu, przepraszam, wyrazem pisaliście. Nie o to chodzi. Tusków mówię w takiej postaci, no bo to chodziło też o żony tak. Tych polityków, Szymona Hołowni z małżonką, rodziny Obajtków, bo tam nie dało się tylko zamknąć w mniejszym gronie państwa Obajtków. No i tak już jest, że po każdym tym tekście pojawiała się fala mało przychylnych opinii, niektórzy by powiedzieli hejtu. Przypadek z Donaldem Tuskiem rzeczywiście, bo nawiązałeś, to mogę powiedzieć dwoma zdaniami, był taki, że ta fala przybrała takie rozmiary, że właśnie trafiały wiadomości do rodzin. Rzeczywiście faktem jest to, po spotkaniu z Donaldem Tuskiem, bo się spotkaliśmy, sytuacja się uspokoiła, Donald Tusk zaapelował
do, jak rozumiem, swoich wyborców i zwolenników, żeby nie atakowali dziennikarzy. Natomiast, ja to powtórzę raz jeszcze, ja nie mam z tym kłopotu. To znaczy, jeżeli opisuję majątek Morawieckich, to ja wiem, co się będzie działo następnego dnia. Jeżeli opisuję majątek Szymona Hołowni, potem, gdy opisaliśmy majątek Szymona Hołowni, nie rzucili się na nas zwolennicy Polski 2050, tylko usiadł Szymon Hołownia i powiedział, że to jest sprawa dla prokuratury i de facto, że powinni nas wsadzić. I ja powiem tak, ja nie wiem, co jest lepszym wariantem. Was powinien wsadzić? No tak, bo my uczestniczyliśmy w jakiejś zorganizowanej akcji przestępczej. Powiem tak. Ja naprawdę uważam, to kończę już, powtórzę to, od czego zacząłem, że to jest temat na 3 godziny dyskusji, a nie na 3 tygodnie. My krócej, nie 3 godziny. Proszę się państwo nie bać. Kończymy za 5 minut, tylko jeszcze Michał Szybrzyński i być może profesor Bruby. Ja generalnie się zgadzam z tym, że nie wiem, pewnie zaraz będziemy rozmawiać o rocznicy wojny, to jest obiektywnie znacznie ważniejsze. Natomiast to coś mówi o naszym życiu publicznym i w tym sensie jest to warte odniesienia się, nie wałkowania przez 3 tygodnie, tu zgoda. Tak samo, mimo że zarzuca mi się, że jestem symetrystą, nie ma symetrii pomiędzy tym, co robiła TVP za czasów słusznie minionych, bo to było po prostu, wychodziło poza skalę wszelkich rzeczy. Natomiast dodam tylko, że ja po prostu, może to jest kwestia, nie wiem, może wina moich rodziców, że mnie tak wychowali. Znaczy ja uważam, że powinno się pewną miarę używać do wszystkich. Znaczy ja po prostu uważam, że w życiu publicznym nie powinno być miejsca na pewne rzeczy. Nie? I jak jeden znany dziennikarz, jakiś znany dziennikarce używa brzydkiego słowa, nie podoba mi się to. Tak? Nie podoba mi ale się to nazwijmy po imieniu, możemy tutaj chyba. Krzysztof Stanowski napisał brzydko, powiedział brzydko o Elizie Michalik. Przepraszam, jedno zdanie chciałbym powiedzieć i moim zdaniem, to tu mówię, w Kanale Zero, głupio bardzo postąpił, bo zupełnie już się nikt nie skupia na tym, co powiedział Stanowski. Moim zdaniem Stanowski najzwyczajniej w świecie postąpił głupio, a że postąpił nieładnie i nieprzyzwoicie, to też jest fakt. I mi się to nie podoba i dlatego nie podobało mi się, w tym sensie nie symetryzuję, ale nie podoba mi się hejt po żadnej ze stron i oczywiście przy tym zastrzeżeniu, że TVP było nieporównywalne z niczym innym i nie podobają mi się wulgaryzmy i takie, no bo przekleństwo w życiu publicznym ma w sobie, no czy to jest taki początek hejtu, tak? No bo jeżeli zaczynamy mówić, że ktoś jest po jakieś tam lony, to już tak naprawdę już lawina potem rusza. I uważam, że to jest po prostu, powinniśmy mówić i nazywać rzeczy po imieniu, że to nam się nie podoba. Bez względu na to, czy to nasz gospodarz, czy to ktoś z zewnętrzny, czy ktoś z kim się zgadzamy, czy nie zgadzamy. Bo największy problem tych baniak, o których wspomniałeś, polega na tym, że okej, jeżeli oni walą w tego, kogo nie lubimy, to my tak naprawdę udajemy, że wszystko jest w porządku. Nie, nie jest w porządku, ani gdy to idzie w jedną, ani w drugą stronę. A ja, widzicie, nie zgadzam się tylko po prostu z Patrykiem w jednej sprawie, choć dość kluczowej. Nie uważam, że to jest problem bańki, że nie deprecjonowałbym dyskusji wewnątrz dziennikarskiej w sprawie standardów zachowania, bo te nasze standardy mają, chcemy czy nie chcemy, bardzo duży wpływ na to, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. Więc mamy bańkowe problemy i one rzeczywiście mogą być nieciekawe dla opinii publicznej, ale akurat ten, co wolno, co nie wolno, gdzie jest przekroczenie granicy, gdzie jest jazda po bandzie, to akurat ma duże znaczenie dla po prostu organizmu narodowego jako całości. Ja bym się tu nie wstydził tego, że jesteśmy cudzysłów bańką, bo akurat w tej sprawie ta bańka niejako przemawia w imieniu tych wszystkich. Tak? No bo one nie są. To, że tak mało prawicowych dziennikarzy, czy uznawanych za prawicowych, stanęło przeciwko szczujni w latach rządów PiS-u, powoduje ogromne straty dla całego naszego środowiska, prawda? Bo co innego, jak ktoś się najmuje do tego TVP PiS, bo chce po prostu przeżyć swoją przygodę życia, nurzać się w tym obłędzie. Ale bardzo wielu dziennikarzy nie pracowało w TVP PiS-ie, no bo jednak to była przesada, ale jawnie nie wydawali tego komunikatu, że to jest ohydne. To był ogromny błąd tego naszego środowiska. Nie należy go powielać. Znaczy, ja tu bym się, zawijając do portu tego tematu, tu bardziej zgadzał o tyle z Jankiem niż z tobą. To znaczy, że uważam, że bańkowy jest temat na przykład. Wczoraj przeczytałem, że Gazeta Wyborcza w ramach kolejnych zwolnień zwolniła cały dział korekty. No i nawet na Make Life Harder przeczytałem, że od tej pory dziennikarze sami mają robić korektę. To jest temat,
Znak czasów. Jako dla osoby z wykształceniem humanistycznym jest to takie, robi wielkie oczy, ale przyznaję, że to jest temat bańkowy. Natomiast wydaje mi się, ten temat, to, wiesz, nieważny jest ten Morales. Naprawdę, nie ma, zwłaszcza, że jak powiedziałem na początku, są naprawdę dużo gorsi. Znaczy, uważam, że Pablo Morales na tle polskiego Twittera to jest w ogóle przedszkole, jest szarmancki, no co, że powiedział... Nie, ja serio, zablokowałam, więc... Ale nie, on tam o mnie też pisał, no ale pisał, że jestem debilem, że jestem szkodnikiem, że tam powinni mnie gdzieś, wiesz, na śmietnik historii. Spoko, naprawdę spoko. Czytałem o sobie gorsze rzeczy, także to nie jest to. Natomiast jest, wiecie, mnie się tu kojarzy, jest takie pojęcie... Taki syndrom sztokholmski, zaraz będziemy tutaj do pana Moralesa prosić i go pozdrawiać. Ja go pozdrawiam, bo... Nie, jako ale wiesz co, chodzi mi o coś innego. Kojarzy mi się takie pojęcie chyba socjologiczne czy popsocjologiczne, a mianowicie amoralny familiaryzm. Co mi się przy każdej jakiejś politycznej gównoburzy przypomina, to znaczy takie, w wersji bardziej powszechnej to Henryk Sienkiewicz w lekturze, która już nie będzie lekturą, czyli w pustyni, w puszczy, kali ukraść. Nawet nie wiem, o czym mowa. Kali ukraść krowę dobrze, kalemu ukraść krowę źle. A co, nie wolno tego cytować? Jezus. Dobra, wróćmy do amoralnego familiaryzmu. Znaczy, mówiąc krótko, jak my robimy komuś kuku, jest dobrze, jak nam robią kuku, jest bardzo niedobrze. I w zasadzie 3/4 tych dyskusji naszych to jest to. To znaczy, wchodzą te automaty. No po prostu... I zastanawiam się, czy w ogóle jest jakiś... A jak usiłujesz powiedzieć coś w poprzek, to od razu, że jesteś symetrysta. A symetryści są najgorsi, no mówię. Najgorsi. No i pozamiatane. Dobra, przechodzimy dalej. To PiS czy rząd? Rząd. Co mówicie? Dobra. Nie, no, 8 lat krytykowaliśmy opozycję, to teraz porozmawiamy o rządzie. No. O rządzie, dobra. Słuchajcie, rząd, zupełnie na poważnie. Chciałem was zapytać o was, jak wy to widzicie, bo to mamy, zbiega się kilka rzeczy, tak, dwulecie tej odsłony agresji rosyjskiej na Ukrainę. Bardzo znaczący, co wychodzi we wszystkich badaniach, spadek społeczny poparcia dla sprawy ukraińskiej pod każdym względem w Polsce. To są wręcz... Oraz dosyć twarda polityka rządu polskiego, jeśli chodzi o sprawy, znaczy konflikt o zboże i pokrewne, a jednocześnie, co widzieliśmy w Organizacji Narodów Zjednoczonych, cokolwiek się sądzi o Radosławie Sikorskim, najbardziej krytycznie, no to pojazd po ambasadorze Rosji, no to jest majstersztyk. Znaczy to jest, jak ktoś się nie widział, to polecam. Teraz mi chodzi o to, że mam takie wrażenie, że rząd w tej chwili, czy Donald Tusk osobiście, tańczy na linię, gdzie z jednej strony no, każdy polski rząd musi bronić interesów polskich rolników. No, nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Z drugiej strony każdy polski rząd zdaje sobie sprawę, że jesteśmy państwem frontowym i grozi nam naprawdę realne niebezpieczeństwo, w związku z czym trzeba wspierać Ukrainę. Pomijam jakąś piątą kolumnę tutaj, która myśli inaczej. No więc jak wy postrzegacie to, jak sobie rząd czy Donald Tusk osobiście radzi z tym tańcem na linię? Ja nie wiem, czy on sobie radzi. Jestem to proszę, Joanna, Michał. Na linię, tylko jestem bardziej przerażona tą całą sytuacją geopolityczną, która teraz jest, no bo tam gdzieś są takie kuluarowe informacje, że to zaproszenie Bidena, Tuska i Dudy do siebie to nie jest zaproszenie, tylko bardziej wezwanie wobec tego, że Rosjanie przyspieszają. I tam są mówimy takie o 12 informacje. Marca, tak? 12 tak, marca. Tak. O spotkaniu panów. No zresztą wydaje się, że słowa Radosława Sikorskiego nie tylko w ONZ, ale też na konferencji trochę to, na to wskazują, że musimy się przestawić na ten tryb kryzysowy, że musimy się szykować do wojny nie za 5 czy 6 lat, tylko 2-3. Były takie nieoficjalne informacje ze strony jeszcze Mateusza Morawieckiego, rządu Mateusza Morawieckiego. Oni dostawali analizy, że Rosjanie tutaj będą w 2027 roku. Jeżeli tak będzie ta sytuacja przebiegała, jak teraz przebiega. Natomiast teraz podobno rzeczywiście to może stać się trochę wcześniej. Są niesamowicie złe sygnały o tym, żeby być może Ukraina ostatecznie będzie przymuszona do tego pokoju. Na takich warunkach no, na pewno niekorzystnych dla nich. Po prostu Rosjanie to, co zajęli, to zajęli. A tutaj Ukraina ma sobie być w takim, trochę w takiej zimnej wojnie, tak, z tym wszystkim. Przed Ukrainą też są wybory przecież prezydenckie. A Wołodymyr Zełenski nie ma najlepszej pozycji. Więc no, sytuacja jest bardzo zła i ja się obawiam tego, czy my rzeczywiście, mimo słów Radosława Sikorskiego, które ja absolutnie byłam pod wrażeniem tego, co on powiedział, bo widziałam, że za nim zdaje się pan Szczerski, tak? Szczerski siedział i też z takim uśmiechem na twarzy, mimo że to jest inna przecież opcja polityczna,
rzeczywiście się cieszył z tych słów Radosława Sikorskiego. Ja się cieszę też, że ministrem jest Radosław Sikorski, bo widać, że on rozumie tą politykę i prowadzi ją twardo. I tak trzeba rozmawiać właśnie z Rosją. Natomiast przerażają mnie inne sytuacje, takie sytuacje, o których dzisiaj mówimy, czyli chociażby to, o czym mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, że on tak naprawdę, no to z tymi Koreańczykami to trzeba się zastanowić do końca, te kontrakty jeszcze trzeba przemyśleć, nie wszystko może tak podpisywać, bo one są źle przygotowane. To mnie przeraża, bo wydaje mi się, że my nie mamy czasu na to. Po prostu my nie mamy czasu na to, żeby dzisiaj rozmawiać znowu o tych kontraktach, tylko żeby je realizować, żeby się jak najszybciej zbroić, bo być może to zagrożenie jest po prostu realne dziś i teraz. I to, że Rosjanie to słyszą, bo przecież oni też widzą, co się dzieje. Oni widzą, że z jednej strony no tutaj może nie te wszystkie zbrojenia dostaniemy, z drugiej strony słyszą, że wycofujemy się na przykład z tych inwestycji w Intelu. No, to jest taka sytuacja, która tutaj też była przecież debata w Kanale Zero odnośnie CPK. To wszystko są inwestycje. Inwestycje, które w czasie wojny będą też nam potrzebne, no bo to jest chociażby ten plan tych szybkich kolei. Politycy, którzy się zajmują, żeby szybko uciekać na zachód. Żeby szybko, nie tylko żeby szybko, ale żeby była możliwość transportu, przewożenia różnych materiałów. Przecież też o to chodzi. Wszyscy politycy, którzy zajmują się dzisiaj tymi relacjami z Ukrainą, oni mówią, no jak my jeździmy, to patrzymy po Polsce na mosty, jak to wygląda. Znaczy my takiej infrastruktury krytycznej dzisiaj za bardzo nie mamy, więc na tym się przede wszystkim skupmy i przestawmy się na ten tryb wojenny, bo mam takie wrażenie, że jednak polskie społeczeństwo, ono sobie żyje właśnie w takich komfortowych warunkach i dlatego te nastroje w stosunku do Ukraińców się pogarszają, bo oni sobie myślą, tam jest ta wojna, tak? A tutaj dbamy o swoje interesy. Nie, oni bronią naszego bezpieczeństwa dzisiaj. Nie wiem, czy Donald Tusk zrobił dobrze odnośnie tej granicy, no bo dzisiaj naprawdę ma wkurzonych rolników. Wkurzonych rolników, którzy pójdą w wyborach samorządowych zagłosować, a ma wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL-u. I tak naprawdę uderza najbardziej dzisiaj w PSL, bo ci rolnicy powiedzą, no sorry, ten rząd miał być inny. Zauważcie, że co prawda te protesty rolnicze były za czasów rządów PiS-u, ale nie były aż tak duże chyba, prawda? Dopiero teraz jest takie nagromadzenie. No rozumiem, rolnicy liczyli, że będzie na zmianę rządu, coś się zmieni, ugrają swoje. No. Michał. To są dwie rzeczy. Jedna rzecz, ja uważam, że tak może to głupio zabrzmi, ale ja słucham wystąpień Radosława Sikorskiego w rozmaitych wywiadach, na konferencjach, to powiem szczerze, mam takie duże poczucie satysfakcji, że ktoś taki kieruje polską dyplomacją, bo to są dwie rzeczy w jednym. Czy z jednej strony i działania tego rządu i Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego pokazują, że wszystkie głupoty, które słyszeliśmy w kampanii wyborczej o tym, że to są agenci Rosji, Niemiec i tak dalej, to było tylko sianie fermentu i hejtu na użytek kampanii wyborczej. Natomiast oni dzisiaj, tak jak to widzę i tak jak to oceniam, twardo realizują polski interes. I z tego się cieszę. Oczywiście w pewnej, jako obywatel, tak? I w pewnej mierze mam też poczucie pewnej Schadenfreude, że to oni mówili, że PiS robi wszystko źle, a sami wiele rzeczy kontynuują. I rzeczywiście to spotkanie wspólne, na które zaprosił Joe Biden, premiera i prezydenta, dla żadnego z nich nie jest tak naprawdę wygodne. A ja jako symetrysta bardzo się cieszę, że dwie najważniejsze osoby w państwie jadą i będą rozmawiały z Joe Bidenem i że Amerykanie nie bawią się w jakieś takie rzeczy, kto jest fajniejszy, Tusk czy Duda. Nie, no po prostu, jeżeli obaj na to zasługują, obu się zaprasza. Przypomnijmy, Andrzej Duda dwukrotnie gościł Joe Bidena w Warszawie i w tym sensie Amerykanie uznali, że to jest oczywiste, że polskiego prezydenta się zaprasza. Ale ponieważ nastąpiła zmiana polityczna i nowa siła jest, na jej czele stoi Donald Tusk, zaprosili obu panów. I to, że dla nich to nie jest taka super komfortowa sytuacja, to jest inna rzecz. Ale to się Michał Wiedysowa, ale czy ty ze swoich dziennikarskich rozmów kuluarowych słyszałeś tę interpretację, którą Joanna podniosła, że naprawdę jest coś źle, skoro nie, jest ten tryb. Nie, ja rozmawiałem z dyplomatami amerykańskimi, którzy mówili, że różne były opcje formatu, ale ustalono, że ze względu na szczególną wagę stosunków polsko-amerykańskich 12 marca jest to 25. rocznica wejścia Polski do NATO. Wtedy zaproszono
prezydenta i premiera pochodzących z różnych obozów, Aleksander Kwaśniewski i Jerzy Buzek w 1999 roku. Nad wszystkich premierów zaproszono do Jerzego Buzka tak. Z różnych przecież frakcji. W związku z tym uznano, że ta rocznica, 25. rocznica wejścia Polski do NATO też jest uzasadnieniem takiego wyjątkowego formatu, że prezydent i premier z różnych obozów. Co nam chcą powiedzieć, to jest przy okazji, ale to jest taki gest, że Polska jest ważnym amerykańskim sojusznikiem i że Amerykanie nie będą właśnie się bawić w uznawanie, że PiS jest fajniejszy, czy Platforma jest fajniejsza. Jak rozumiem, to jest taki sygnał, że tu jest kontynuacja. I tutaj jest jedna ważna rzecz, dlatego że bardzo często w krytyce pod adresem, takiej prawicowej krytyce pod adresem obecnego rządu jest to, że oni odbudowują relacje z Berlinem i z Paryżem i to jest kosztem relacji z Waszyngtonem. I to było bardzo ciekawe, bo rozmawiałem właśnie parę dni temu z jednym amerykańskim dyplomatą, który mówi, ale dla nas to nie jest to albo to. Dla nas Polska się liczy wtedy, kiedy ma dobre relacje z Brukselą i z Berlinem. Dlatego, że Polska jest najbardziej proamerykańskim krajem w Unii Europejskiej i Polska mająca ważny głos w Unii Europejskiej jest dla nas pewnym cennym aktywem. Mieliśmy takie aktywo w postaci Wielkiej Brytanii przed Brexitem. Teraz Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. W związku z tym w interesie Ameryki jest to, żebyśmy mieli świetne interesy z Amerykanami, ale też świetne interesy z Berlinem i Paryżem. I paradoksalnie w mojej ocenie to jest również w polskim interesie, żebyśmy mieli dobre relacje z tymi wszystkimi krajami. Więc w tym sensie przy całym niebezpieczeństwie i tym, jak źle wygląda sytuacja międzynarodowa, to mam wrażenie, że akurat paradoksalnie tu jest zdrowy rozsądek zachowany. I te Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które organizuje Andrzej Duda, czy te rady gabinetowe, tam jest rozmowa, tak? Znaczy widać było, że oni się spotykają, że rozmawiają, że są relacje pomiędzy ministrem spraw zagranicznych a prezydentem. Oni nie muszą się kochać, nie muszą udawać jakichś tam pojednań narodowych. Jest w tym trochę teatru, bo muszą coś ugrać każdy dla siebie. I to było na tej ostatniej Radzie Gabinetowej widać. Ale tak długo, jak grają do jednej bramki i reprezentują interes Polski, to jako symetrysta jestem zadowolony. To ja tylko dodam, że później jest to tajne posiedzenie Sejmu po tej wizycie, znaczy przed świętami Bożego Narodzenia, przepraszam, na Wielkanocy, i tam ma być rozmowa na temat bezpieczeństwa, więc rozumiem, że to zamknięte tajne posiedzenie no, ma być po tej wizycie amerykańskiej. A ja sobie dopiero teraz, człowiek z opóźnionym refleksem, zdałem sprawę, że naprzeciwko siebie siedzą dwa ptaszki, Słowik, Wróbel. Nie wiem, mnie to śmieszy, no. Ale mam dziwne poczucie humoru. Który z ptaszków teraz, pierwszy? Chyba Słowik to, a nie Skowronek. Panie Słowiku. Kilka kwestii. Zacząłeś od pytania o to, że, czy Donald Tusk jest na tej linii i jak sobie radzi na tej linii. Wydaje mi się, że ogólnie zarządzanie państwem, nie mylić z administrowaniem, to jest 16 godzin dzień w dzień na linie. I w sprawie ukraińskiej wydaje mi się, że Donald Tusk, czy szerzej rząd, na razie dobrze balansuje na tej linii. Sikorski w Stanach Zjednoczonych wybitny. To nie chodzi tylko o to jedno przemówienie, tylko Sikorski tam w zasadzie tournée sobie po Stanach Zjednoczonych robi. Po telewizjach, wystąpienia. Każde jedno jest świetne. Naprawdę, one są w punkt. I tak, ja jestem dumny, gdy widzę Sikorskiego przemawiającego jako, znaczy przedstawiciel Polski, przemawiający w Stanach Zjednoczonych w ten sposób. Co robi Sikorski? Sikorski chce trochę poruszyć te sumienia, żeby jednak się zaangażować w ten spór, bo to się zmieniło. Po 2 latach wszyscy są zmęczeni tą wojną. Zmęczeni są Ukraińcy, zmęczeni są Polacy, Amerykanie też są zmęczeni. Oni nie widzą powodu, dla którego mieliby po 2 latach dalej się tak angażować, w szczególności, że za każdym razem słyszą, że jeszcze trzeba pomóc. Sikorski trochę stara się trafić do tych sumień. Można trafić na 2 sposoby, to znaczy jedno to pomoc amerykańska, a drugie to wsparcie amerykańskie, żeby Amerykanie wymusili na Niemcach, Francuzach, Włochach i tak dalej, żeby oni się bardziej zaangażowali. Natomiast moim zdaniem kluczowe jest to, że przedstawiciele polskich władz przez wiele lat starali się przekonywać w innych państwach, kim są Rosjanie i ich polityka, do czego doprowadzi, polityka rosyjska. I w wielu z tych rozmowach, to chociażby Kwaśniewski wielokrotnie podkreślał, w wielu tych rozmowach mówiono, przesadzacie, nie jest tak źle. Z Rosjanami można robić biznes,
Rosjanie nie będą już nikogo atakowali. Okazało się, że Polska, i to mówię szeroko, polska klasa polityczna, bo to było ponadpartyjne też w wielu momentach, miała rację. Amerykanie się mylili, Niemcy się mylili, Polacy mieli rację. I teraz docieramy do tego etapu, gdy wszyscy są zmęczeni. Więc gdy Sikorski jedzie do Stanów Zjednoczonych i mówi to, co mówi, to Sikorski niejako mówi, posłuchajcie nas, my już raz mieliśmy rację i teraz też ją możemy mieć. Natomiast jeżeli przekładamy to na polskie podwórko, bo nawiązałeś do rolników, protestów, tego jak się zachowuje rząd, to jednocześnie mimo zdecydowanego i dobrego stanowiska polskich władz w kwestii ukraińskiej, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Donald Tusk czy inni członkowie rządu by powiedzieli, a dobra, dajcie spokój z tymi rolnikami, dajcie spokój z tym wszystkim, Ukraina przede wszystkim. Nie, ale to mówiłem, znaczy, że żaden polski rząd nie może sobie pozwolić na... Wiem, i dlatego, tak, no dlatego zakładam, że oni są trochę na tej linii i balansują i oni sobie na to nie pozwolą z jednego powodu, bo oni chcą się utrzymać przy władzy, a nastroje też w Polsce dzisiaj są zupełnie inne, niż były dwa lata temu i my się nie mamy co oszukiwać. To jest dość naturalne. Natomiast pytałeś o tę linę. Moim zdaniem naprawdę umiejętnie jak na razie na tej linie polski rząd się utrzymuje. No, te nastroje w Polsce się zmieniają, bo się zmieniają też w Ukrainie, tylko że z opóźnieniem. Ja myślę, że po wielu miesiącach takiej, można powiedzieć do pewnego stopnia, propagandy nadchodzącego sukcesu, kiedy on nie nadszedł, no to nic dziwnego, że wielu z nas myśli sobie, Boże, to ile jeszcze lat mają się mordować ci ludzie, prawda? Prawda? Z tym jakby szacunkiem dla wagi Donbasu, dla Ukrainy i świata, no to ja sam sobie myślę, a gdyby Donbas miał być stracony, a nie ginęłoby codziennie iluś młodych Ukraińców, to ja bym się, prawda, byłbym za po prostu. Tak? Chociaż rozumiem, że Polak mający historię, wiecie, Gdańska z 1939 roku i tych wszystkich francuskich okrzyków, że nie będziemy umierać za Gdańsk, ma prawo na to patrzeć inaczej, ale no chciałbym, żeby ludzie tam nie ginęli. W tym znaczeniu moje nastroje się zmieniły. Ale przecież gdyby, i myślę, że tutaj też jestem reprezentantem dużej grupy Polaków, gdyby nagle się okazało, że załamanie jest na ruskim froncie i Ukraina wchodzi jak w masło, to te nastroje się nie odmienią. Gdyby była nagle okazja, że za 3 miesiące będzie po wojnie pozamiatane, Ruscy będą prosić o pokój, to myślicie, że dalej by nastroje szły w tę stronę, że po co ta wojna? Nie, by się odwróciły. No po prostu brakuje zwycięstw, jest dużo znużenia. Też nie robimy z tego wielkiego halu, polityka polska jest niezmienna. Tylko nie ma tej alternatywy. Gdyby Donbas został stracony, to nie ginęliby ludzie. Tak, rozumiem. Bo ta alternatywa nie istnieje, bo potem przejdziemy do tego, a gdyby Kijów został stracony, to może odpuśćmy, potem gdyby Warszawa... Żeby nie skończył jak Andrzej Duda o Krymie. Nie o to mi chodzi, żeby Ukraina oddawała centymetr swojej ziemi, tak? Zabranej przez Ruski. Swołocze to są... Ta Armia Czerwona kolejna jest kolejną armią swołoczy. I tego Polak to chyba dobrze rozumie. No ale oczywiście, gdyby była taka alternatywa, niezdrowy w morale niepokój, który byłby trwały, a nie byłby tylko pieredyszką dla Ruski, żeby się wzmocnili, no to ja myślę, że na Ukrainie też on by znalazł dużo więcej zwolenników, niż dzisiaj to się wydaje. A mam jeszcze pytanie uzupełniające, bo każdy z was rozmawia ze swoimi, znaczy nieznajomymi w sensie kumplami, ale ze znajomymi politykami, mówię w sensie technicznym, tak, rozmówcami. Jak według was jest stan polskiej klasy politycznej, jeśli chodzi o powagę tego, przed czym stoi Polska? Mówię o... W tej sprawie ukraińsko-rosyjskiej? Zagrożeniu ze strony wyjątkowo rosyjskiej. Wysoka. Tak. Jest wyjątkowo wysoka. To prawda. I to bez względu na to, czy to PiS, czy to Platforma, czy PSL, czy Polska 2050. Pamiętam, to zresztą nie była żadna off the record, to był fragment wywiadu, który robiliśmy z Jackiem Dzienkiewiczem, z marszałkiem Hołownią, który mówił, że właśnie jak został marszałkiem i... to zorientował się, jak poważna jest sytuacja na wschodzie, bo zupełnie co innego wiedzieć coś jako każdy uczestnik życia publicznego, a zupełnie co innego jest, gdy się jest osobą drugą w państwie i ma się dostęp do informacji, których nie mają inni uczestnicy. Tak? Więc ta świadomość moim zdaniem jest bardzo ważna i ona też sprawia, że bardzo powściągliwie podchodzi rząd do tych protestów rolniczych, dlatego że one mają, przypomnijmy, dwa wymiary. Tak? Jeden wymiar to jest oczywiście to, co się dzieje na granicy, czyli
import zboża z Ukrainy, ale też jak słyszymy od związkowców rolniczych z Rosji, bo tam Rosja kilka lat temu odbudowała swój sektor rolniczy, licząc, że właśnie on nie będzie objęty sankcjami i można będzie zarobić na sprzedaży pszenicy i innych produktów rolnych. Więc tu mamy problem, tak? Jak to wcieka do Polski i czy to legalne, czy nielegalne. Ale też mamy wymiar europejski. Nie jest przypadkiem, że w Holandii wybory wygrały partie antyeuropejskie, antyklimatyczne, ponieważ to holenderskie rolnictwo bardzo zostało... dla nich wprowadzanie pewnych klimatycznych rozwiązań, ugorowania pól i tak dalej w tak malutkim kraju, który żyje z rolnictwa w dużej części, czy tam ze sprzedaży warzyw i tak dalej, no to jest kolosalne. Francja tak samo, we wszystkich właściwie krajach Unii Europejskiej mamy protesty rolników, bo istnieje ta obawa, że wymogi klimatyczne rosną, a za tym rosną ceny produkcji, znaczy koszty produkcji. Napływa ze wschodu produkty rolne, w związku z tym ceny produktów są niższe, w związku z tym opłacalność tego biznesu jest mniejsza. I ja nie lubię takiego podejścia, które często jest w takich dyskusjach w bańkach, czyli siedzą sobie ludzie z Warszawy, gdzie zawsze można iść do supermarketu i jedzonko kupić, że przecież ach, ci rolnicy zdemoralizowani i tak dalej. To jest element bezpieczeństwa państwa, tak? Znaczy bezpieczeństwo żywnościowe jest elementem bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwo Unii Europejskiej to jest również bezpieczeństwo rolnictwa. W związku z tym, żeby zatoczyć tutaj koło, jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozwiązanie na poziomie unijnym. To znaczy sprawienie, żeby rolnikom w całej Unii Europejskiej maksymalnie rekompensować koszty polityki klimatycznej czy transformacji energetycznej, która się nie cofnie. No ona się może troszeczkę rozmasować, no bo wojna, bo coś tam, bo COVID, bo rozmaite kryzysy, ale nie widzę woli, żeby się całkowicie wycofać z Fit for 55 i tych rozmaitych innych rzeczy. Natomiast potrafiłeś wymówić. Natomiast to, co można zrobić, i tutaj mam wrażenie, paradoksalnie ten rząd jest w stanie zrobić więcej niż poprzedni. Paradoksalnie w tym sensie, że może się okazać po prostu skuteczny w negocjacjach, czyli po prostu więcej wyszarpać dla polskich rolników na pomoc. I teraz tu jest jeszcze kwestia ukraińska. Pamiętajmy, im bliżej Ukraina będzie Unii Europejskiej, a wchodzi powolutku, tym problem z tym gigantycznym rolnictwem, z tym gigantycznym areałem, z tą gigantyczną konkurencyjnością ukraińskiego rolnictwa i produktów wjeżdżających do Polski będzie większy. I zawsze, jak myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, też w państwach takich jak Francja czy Niemcy istniały obawy, o, to polskie rolnictwo wykosi całą konkurencję, bo jest tanio, no bo jeżdżą bryczką i pamiętacie ten wóz drabiniasty na tych rysunkach, czy na tych zdjęciach, który był takim synonimem polskiej wsi, a dzisiaj mamy te traktory piękne. No i cieszmy się, że rolnictwo nam poszło tak w górę, ale te obawy tam na zachodzie były i one zostały rozmasowane poprzez to, że rządy dbały o po prostu rekompensowanie tych strat. I teraz to samo powinien zrobić rząd nasz tutaj, czyli wynegocjować nie odwrócenie się od polityki klimatycznej, bo w to nie wierzę. Tak? Że nie wierzę w to, że teraz przed wyborami europejskimi, ani nawet po wyborach ktoś powie nie, stop. Wracamy, tak? Nie stawiamy sobie celów klimatycznych. Tak. No, rolnictwo ma duży wpływ na emisje i ten cały problem związany z przyrodą, naturą i tak dalej. W związku z tym trzeba tutaj, nazwałeś to balansowaniem na linię, trzeba po prostu uprawiać skuteczną politykę. Tak? Znaczy, niech sobie rolnicy protestują na drogach, to jest ich prawo. Nie wolno ich, moim zdaniem, nimi gardzić tak po wielkomiejsku, tylko trzeba zrozumieć tego, że oni w pewnym sensie walczą też o nasz interes, ale trzeba powiedzieć jasno, rozsypywanie zboża ukraińskiego jest wizerunkową katastrofą dla Polski. Transparenty, które widzieliśmy, na szczęście nieliczne, są po prostu skandaliczne. I tutaj na coś takiego miejsca nie ma. I też mi się podobało, jak Donald Tusk powiedział, że ktoś, kto wywiesza taki transparent, po prostu uderza w polską rację stanu. No i właściwie nic więcej
co do tej kwestii nie można dodać. To ja jeśli mogę krótko o tej wojnie, bo rozmawiałam z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który, no on tak już o tej polityce klimatycznej nie mówi ciepło jak Michał, bo raczej mówi o tym, że Unia powinna się przestawić właśnie na inne tryby, nie tam 2050 rok polityka klimatyczna, tylko to, co się dzieje teraz i na tryb właśnie wojenny. Zresztą no to są takie marzenia cały czas Unii Europejskiej o tej armii europejskiej, które się zapewne nie ziszczą, no ale on, jeśli chodzi o takie poczucie wojenne, to ja miałam wrażenie, nie chcę go tutaj jakoś w jakiś sposób obrazić, ale ja też jakoś wieczorem z nim w końcu rozmawiałam, on był zmarnowany. To znaczy, tak jak mówi trochę Michał, oni tam weszli i zobaczyli, z czym oni się mierzą. Jaka jest sytuacja? I mnie to trochę przeraża, bo każdy wywiad, każda rozmowa jest alarmistyczna z ich strony. To znaczy, oni nie uspokajają. Oni bardziej chcą jakby przygotować na coś polskie społeczeństwo, które nie jest przygotowane, które nie wie, jeżeli coś będzie jakieś zagrożenie, gdzie uciekać i gdzie są schrony, tak? Jak się zachowywać, że trzeba udzielać pierwszej pomocy. On o tym mówił i to jest dla mnie też trochę takie, że jakby my nie mamy odporności społecznej jeszcze. Ukraińcy byli przygotowywani do tej wojny 2014 wcześniej, też zdaje się roku. Oni poszli i zaczęli walczyć. Pytanie i o to się boją chyba polscy politycy, jak zachowa się polskie społeczeństwo, bo my jesteśmy bardziej już takim zachodnim społeczeństwem, przystosowanym do wielu wygód. No właśnie tak jak Michał mówi, może te mosty po to, żeby uciekać, a nie po to, żeby bronić kraju. I to jest w tym wszystkim, znaczy trzeba ludziom wdrażać do głowy, co nas może spotkać i jak w tej sytuacji trzeba będzie się zachować. To znowu pytanie uzupełniające do was, jako tych, którzy rozmawiacie, wiesz, częściowo o tym powiedziałaś, to znaczy, bo takiego komunikatu, znaczy jest coraz więcej cząstkowych komunikatów, że jest naprawdę niedobrze. Mówimy to tak. Są od, nie wiem, analizy sytuacji w Warszawie właśnie schronów, czy dróg ewakuacji, etc., etc., po analizy na przykład, że nie wiem, atak może nastąpić nie ze strony rosyjskiej, tylko ze strony białoruskiej, bo Rosjanie wtedy mogą powiedzieć, to nie my, to Łukaszenka. Analizy o tym, że atak może pójść na przykład na Estonię, bo Estonii nikt nie będzie w stanie obronić, ale już będzie zaczepienie NATO i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, czy uważacie, i czy może ma to związek z wizytą też 12 marca premiera i prezydenta w Stanach, że niebawem nastąpi jakiś wspólny komunikat wypowiedziany na przykład ustami tych najważniejszych polityków, co nas czeka. No bo sytuacja się zagęszcza w relacjach z różnych krajów, bo tu, nie wiem, i ze Szwecji, z Norwegii, poważni generałowie mówią, że trzeba się szykować na wojnę, tak? Ja czytam jakieś takie rzeczy, że nie wiem, w Szwecji świeżo oddany szpital w Sztokholmie do niczego się nie nadaje, bo jest super nowoczesny, tylko jest ze szkła, w związku z czym wystarczą dwie ruskie rakiety i mamy po szpitalu, w związku z czym chcą odnawiać szpital z 1944 roku, który jest w dużej mierze wpuszczony w skały. I tak dalej, i tak dalej. Ale jestem maniakiem korzystania z mediów, w związku z czym sobie to zbieram. No i więc pytanie, czy coś się zmieni za chwilę, uważacie, wnioskując z tych rozmów waszych, czy nie? To może... Znaczy, ja tylko wspomnę, co powiedział Rosław Sikorski, uważam, że to trzeba rozpocząć procedurę odstraszania. To znaczy, to nas może uratować, jeżeli po prostu Rosja będzie widziała, że jesteśmy na tyle silni, że będzie się bała zaatakować. I to muszą teraz robić politycy. Patryk patrzy tak wnikliwie, to... I smutna zarazem. Nie, to... Dlatego odpowiedź chyba rozczaruje, bo zapytałeś, jak będzie, to odpowiadam, nie wiem. Natomiast ja oczekiwałbym od... Nie po dziennikarsku. Tak, nie po dziennikarsku. Ja oczekiwałbym od polityków, żeby oni wydali taki twardy, stanowczy komunikat wtedy, kiedy będą go pewni, a nie wtedy, kiedy nie będą go pewni. Bo nie ma nic gorszego niż wydać stanowczy komunikat, który trzeba co pół roku aktualizować, że to jeszcze chwilę zaczekajcie. I moim zdaniem, znaczy, nie oczekuję tylu słów, wolałbym widzieć czyny. Mamy w rozsypce zupełnej obronę cywilną w Polsce. Zupełnej. Nie wiemy, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Ludziom się wydaje z Warszawy na przykład, że to się do metra schodzi i tam będzie okej. To tak nie działa. Dla mnie to czego oczekiwałbym od rządzących, to oczekiwałbym nie tyle, żeby oni nam powiedzieli, będzie wojna, nie będzie wojny, bo zakładam, że oni sami do końca mogą nie wiedzieć, czy ta wojna będzie, czy jej nie będzie, tylko żeby przygotowali Polskę od tej strony najpierw legislacyjnej, potem takiej praktycznej, do tego, co i tak nam się może przydać.
Jeżeli w ostatnich latach rozmontowano cały system obrony cywilnej w Polsce, a to jest kwestia faktów, nie opinii, bo on został zdemolowany w ostatnich latach, to ja bym oczekiwał tego, że to zostanie naprawione. I będziemy tę obronę cywilną w Polsce mieli. Bo ta obrona cywilna nam się naprawdę przyda. Nie tylko wtedy, kiedy Rosjanie Polskę zaatakują, tylko może nam się przydać w wielu innych sytuacjach. A to, czy panowie Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk wyjdą i coś powiedzą, czy nie wyjdą i nie powiedzą, to moim zdaniem jest trudne. Mówisz mnie też to, co miałem na myśli, bo znowu teraz przykład szwedzki, nie wiem, akurat o Szwecji ostatnio czytałem, że tam już wdrażają rodzaj obrony cywilnej. Znaczy, i doskonale. Od 16 do 60 bodaj roku życia ludzie mają być powoływani, szkoleni, nie Wojska Ochrony Terytorialnej, tylko bardziej obrona cywilna, czyli przeszkolenie cywilne na wypadek... Ja coś innego nawet miałem na myśli. Ja miałem na myśli to, jak się zachowywać w przypadku różnego typu katastrof, różnego typu niepożądanych zdarzeń. W Polsce ten system... To miało przysposobienie obronne z Was. Ja miałem. Ja też miałem. Ja też musiałam mieć. Ja byłem w wojsku i niedawno odebrałem kartę. A byłeś? Kartę mobilizacji. Wiecie tam, ona ma jakąś inną nazwę niż karta mobilizacyjna, ale w razie czego, jakby przyszli Rusy, to ja jadę chyba do Zielonki czy do Zgierza rowerem i się zgłaszam do... Dostałeś kartę? Tak, jestem kim. Ale ja... Znaczy, bo jedna rzecz... Bo mówiłeś troszkę długo, ja bym tylko dwa zdania teraz powiedział. Nie, mówiłeś krótko. Pomyliłem cię z kimś innym, z Tadeuszem. Pan Wróbel i pan Szułdrzyński. Chodzi o to, że obawiam się, że płacimy posłom ogromną cenę za polaryzację, którą tak wiele osób chętnie obsługuje w świecie polityki, w świecie mediów, a ona uniemożliwia po prostu, znaczy prawie uniemożliwia takie proste zadziałanie, że współdziałamy dla Polski w niektórych obszarach. No nie można współdziałać z kimś, kto jest określony mianem agent Gestapo, prawda? Więc też rozumiem, że gdybym był Donaldem Tuskiem, to też bym nie współpracował z Kaczyńskim i jego kolegami, którzy określają mnie jako agenta Berlina. To jest tak, bądź uczciwie, to jest nieprawdopodobne. A przecież, żeby odbudować, żeby współdziałać w niektórych sektorach, które są kluczowe dla obronności kraju, trzeba zawiesić polaryzację w tych kilku bardzo ważnych obszarach. Oni są jeszcze na to nie gotowi, po jednej pisowskiej i po drugiej niepisowskiej stronie. To też było takie pytanie, to jak was pytałem o tą zakulisową, czy może nie telewizyjną, jakąś rodzaj współpracy między zwaśnionymi na co dzień siłami politycznymi. Znaczy, wiesz, to mi się tak skojarzyło, jak ty mówisz o tej polaryzacji. Ale dobra, na początku przywołaliśmy Tomasza Lisa, przywołałem jeszcze raz. No Tomasz Lis po swoich perypetiach zdrowotnych dziękował publicznie byłemu ministrowi Szumowskiemu i jego ludziom za ratowanie mu zdrowia, życia, etc. No, świadomie używam tego porównania, bo tak jak sprawa zdrowia wymyka się podziałom i naszym kłótniom, tak sprawa bezpieczeństwa naszego kraju wymyka się. Więc w tym sensie, znaczy ja bym naprawdę oczekiwał tego, że kłóćcie się we wszystkim innym, ale w tych sprawach językiem do społeczeństwa. Kropeczka, Michał Szulczyński. Ja się zgadzam. Znaczy, ja też bym chciał, żeby w tej sprawie wszyscy się zgadzali albo przynajmniej nie walczyli na tym polu. Natomiast mam wrażenie, że tu jest pewna pułapka. To znaczy pułapka polegająca na tym, że jeżeli by na wspólną konferencję prasową wyszedł Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, to by Polacy wpadli w panikę. Znaczy, że coś takiego strasznego się dzieje, złego, tak. że oni razem występują. A Duda z Tuskiem? Oni występowali razem już, tak, prawda? No to... A mam wrażenie, że jednak politycy nie powinni obywateli straszyć, tak? Bo w tym sensie to jest bardzo szeroka rzecz. Znaczy, politycy muszą dbać o to, żeby Polacy inwestowali swoje pieniądze, otwierali swoje biznesy. Tak? No jeżeli ma być katastrofa za rok, to po co ja mam właściwie inwestować? Po co ja mam robić biznes? No trzeba tak naprawdę spieniężyć wszystko, co mam i uciekać. Więc w tym sensie z tym straszeniem też nie można przesadzić, albo w ogóle ze straszeniem nie można przesadzić. I dlatego jest taka, to też jest takie balansowanie na linię. Tak? Znaczy jak pokazać, że sytuacja jest poważna. I mówić, słuchajcie, wypracujmy pewne mechanizmy i tak dalej, a bicie w tony alarmistyczne, bo to nam może zrujnować kraj na dłuższą metę. Okej, to zejdźmy z sceny. Nie Kaczyński i Tusk, tylko powiedzmy Marek Suski i Marcin Kierwiński wystąpił. O, na przykład. To chyba odrobinę postraszy ludzi, no, zwłaszcza znających się na rzeczy, ale... Nie, znaczy, próbuję coś Polsce pomóc tym, co mówię. Znaczy, na przykład, dam taki przykład.
Narzekaliśmy na to, że minister Błaszczak nic nie komunikował. Ja ostatnio obserwuję w mediach społecznościowych profile tam dowództwa generalnego i tak dalej. I tam jest bardzo jasny komunikat. Szanowni Państwo, ponieważ jest wzmożony ostrzał rakietowy Ukrainy, czy tam pociskami balistycznymi i tak dalej, i tak dalej, to wówczas to podnosimy nasze lotnictwo i lotnictwo NATO. Nie wpadajcie w panikę, tak? Polsce nic nie grozi, ale to są nasze procedury, latamy nad granicą i gdyby coś wleciało, to możemy to od razu zestrzelić. Prawda? Jasna komunikacja. Mówimy, co się dzieje, będzie hałasowało, wojna się nie zaczyna, tylko po prostu bronimy naszego nieba, wprowadzamy procedury, a nie siedzimy cicho i czekamy, prawda, a nuż nikt nie napisze, że jakaś coś tam wleciało. Oddaję już Patrykowi głos, ale wiesz co, a propos tego, co mówiłeś, to ja byłem sam świadkiem, uczestnikiem dyskusji, czy coś się zmieniło na gorsze, skoro oni ciągle informują o tym podnoszeniu teraz lotnictwa? Czy poprzednio było to samo, tylko nie informowali? Wiesz, i już, mi się, że już wyobraźnia... Było to samo, tylko że nie informowali. Wyobraźnia się napędza. Proszę, Patryk. Ja chciałem własną bańkę zaatakować. O. Mianowicie. Czyli uprawiasz, nie uprawiasz amoralnego familiaryzmu, tylko... Bańkożerstwo uprawia. Mianowicie, skoro oglądają nas widzowie kanału Zero, to ja mam taki apel do wszystkich widzów kanału Zero, że jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć na ten temat, to lepiej uczynią, jak będą oglądali generała Andrzejczaka i Sławomira Dębskiego niż nas. Dziękuję. Bardzo dobrze, ale nie musisz aż tak nas kąsać. No. Ale bardzo dobrze, tak, polecamy zdecydowanie Ground Zero i generała Andrzejczaka i Sławomira Dębskiego. Tak, polecamy. Dobrze. I to było takie lokowanie produktu. Mówiliście się. Wiesz co, może ma jakiś deal ze Stanowskim. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, więc... Ja myślę, przepraszam, ale bo pożartowaliśmy, jedno zdanie powiem. Oglądam Andrzejczaka i moim zdaniem to jest duża wartość dodana, że ktoś taki opowiada w przystępny sposób o bardzo skomplikowanych i poważnych kwestiach. Jak ty się nas pytasz o to, o nasze te zakulisowe rozmowy, to my pogadamy z politykami, którzy też nam opowiedzą to, co chcą opowiedzieć często. Natomiast ja wiem, z czego to wynika. Natomiast gdy ja patrzę na Andrzejczaka i patrzę na Dębskiego, to ja mam wrażenie, że przez te lata, niezależnie od wszystkiego, co tam się działo, co krytykowaliśmy, to ktoś tam myśli i rzeczywiście jest jakiś pomysł i ja się czuję, i ja się wtedy lepiej czuję, jak widzę, że ktoś tam myśli. Pozdrawiamy generała i dyrektora. No dobra, to jeszcze obiecany temat, znaczy nie wiem, czy obiecany, ale mnie ciekawią wasze refleksje. A mianowicie profesor Andrzej Nowak, jeden z czołowych intelektualistów kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, czy po prostu z prawej strony, to jest tylko opis, a nie interpretacja. Napisał tekst, który jest rodzajem listu otwartego, że generalnie Jarosław Kaczyński powinien po prostu odejść, wymieniając błędy z kampanii wyborczej, błędy strategiczne, jednocześnie sugerując, proponując, że na przykład tacy politycy dużo młodszego pokolenia, jak Przemysław Czarnek, który jest w PiS-ie, i Patryk Jaki, który nie jest w PiS-ie, ale jest częścią Zjednoczonej Prawicy, to ten typ polityków powinien przejąć partię. Na to się nakłada taka sprawa, że Jarosław Kaczyński ogłosił, że już nie będzie więcej kandydować, co niektórzy interpretowali, że po prostu sprawdza, kto się wychyli. Wychylił się Morawiecki, wychylił się Czarnek chyba. Błaszczak się nie wychylił, bo się nigdy nie wychyla, ale już... Jarosław Kaczyński, się mężem stanu. Jarosław Kaczyński już odwołał, że tak, może będzie kandydować. Niemniej. No jest sprawa też, jeżeli jeszcze przyjmiemy założenie, że dawniejsze 4 lata w polskiej polityce stały się 8 laty, czyli na przykład, jeżeli niektórzy politycy pisowscy dopuszczają, że będą w opozycji dłużej niż chwilę, no to po prostu pytanie, co na przyszłość. No i więc to takie krótkie intro i teraz proszę o wasze refleksje na temat sytuacji największej partii opozycyjnej, czy po prostu Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem, lekarstwo, które... Michał, dobra. Nie, bo ja kiedyś uprzedziłam ciebie, więc nie, teraz... Nie mam fotokomórki. Czerwoni mają pierwszeństwo. Tak. Dla jednych to będzie dżentelmeństwo, dla innych seksizm. Asiu, mów. Piłka dla czerwonych. W 2015 roku profesor Andrzej Nowak napisał też taki list, w którym powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien odejść. No nie, i on chyba, że schować się, czy odejść. Schować się, nie kandydować. Nie kandydować, nie, tak? Nie. No. Andrzej Nowak wtedy stwierdził, że Jarosław Kaczyński jest już zbyt wiekowy,
żeby zostać przyszłym premierem. Mówił to w toku kampanii prezydenckiej, gdy ogłaszano kampanię Andrzeja Dudy. Miał 67 lat Jarosław Kaczyński wtedy, gdy Nowak pisał ten list i... Przerwał ci, a ja ci oddam. Tak, przepraszam. I Nowak powiedział, że Jarosław Kaczyński nie powinien zostać premierem, że potrzebny jest ktoś inny. Tak. I Jarosław Kaczyński posłuchał, nie został. Tak, ale to wtedy profesor Nowak miał ambicje prezydenckie też, więc to była trochę inna sytuacja. A teraz ta sytuacja też jest inna, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość, no właśnie, rządziło 8 lat, więc okazało się, że te słowa są w ogóle nietrafione. No może nie jeśli chodzi o kwestię premierostwa, no ale w ogóle bycia liderem. Natomiast teraz to trafiło na podatny grunt, bo w PiS-ie podobno jest agonia. Oni rzeczywiście zaczęli się orientować na kogoś, chcieliby się orientować, tylko nie mają na kogo, bo nikt się tak naprawdę nie wysunął. Mateusz Morawiecki trochę palnął u Bogdana Rymanowskiego, że chciałby być prezesem PiS-u. No i później dostał podobno na Komitecie Politycznym Bura od Jarosława Kaczyńskiego za to, dostał po głowie. No, gdzieś tam Przemysław Czarnek jest w tym wszystkim, tylko że Przemysław Czarnek, który byłby liderem prawicy, zamknąłby tą prawicę i ona bardzo długo nie doszłaby do władzy później. Dlaczego? Bo to by była twarda prawica, to znaczy taka zamykająca się... Znaczy, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi? Bo nie potrafiło się otworzyć na centrum i też nie znalazło koalicjanta. Tutaj Przemysław Czarnek znalazłby pewnie koalicjanta w postaci Konfederacji, no ale jednak to by był taki hardcore prawica, taki trochę, co prezentuje teraz Jarosław Kaczyński, tak? Mateusz Morawiecki z drugiej strony byłby większym centrum, tylko oni się też obawiają tego, on po pierwsze jest taki nieakceptowalny w całym Prawie i Sprawiedliwości, no bo wiadomo, bankster, w dodatku jeszcze oni go obwiniają za to, że no nie rządzą teraz, ale on by te wszystkie radykalizmy poucinał, oni się tego też boją, więc jakby nie ma na razie dobrego wyjścia, ale jest poczucie w Prawie i Sprawiedliwości, że to się musi wydarzyć, że ktoś musi zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński w czerwcu kończy 75 lat. Wiek kardynalski i tak dalej. 5. A nie jest 48? 74 ma. Teraz ma 74. Może sprawdzić. 49 chyba, zdaje się. No w każdym razie on będzie teraz... Lech był 49. Nie wiem, z którego... 49 mi podpowiadają. I on to zapowiadał, że ten taki właśnie wiek kardynalski to będzie ten wiek, kiedy on odejdzie. Natomiast to, że on teraz powiedział, że jednak będzie kandydował, to był efekt tego listu, dlatego że politycy PiS-u sobie ten list zaczęli przesyłać wzajemnie i zaczął się robić ferment w partii. Oni tam nawet mówią o tym, że jeżeli te wybory samorządowe, a pewnie będą przegrane jednak dla PiS-u, chociaż każda partia ogłasza, że wygra wybory samorządowe, no to wtedy, że tam będzie taki bunt na tyle duży, że oni zarządzają szybszego kongresu partii. Czegoś, czego jeszcze nie było do tej pory, prawda? Jarosław Kaczyński wiecznie żywy, wiecznie będzie zarządzał, ale oni widzą, że chociaż intelektualnie on jest sprawny, to już fizycznie on tak nie daje rady. Nie daje rady przyjrzeć na te spotkania, to było widoczne w tej kampanii, gdzie Donald Tusk, no, bardzo okazał się takim politykiem, prawda? Że włączył ten motorek, jeździł wszędzie, był w całej Polsce, a Jarosław Kaczyński był już zmęczony po kolejnym i kolejnym spotkaniu. Też tam się mało osób gromadziło na tych spotkaniach. Był premier, była Beata Szydło, był Jarosław Kaczyński, a na przykład to ostatnie spotkanie w Sandomierzu, tam po prostu było, naprawdę można było w setkach liczyć te osoby. Więc widać, że coś już tam nie działa, nie grzeje. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, to też zostało źle rozegrane. Mówią o tym w PiS-ie. Nie trzeba było się pchać na ten Sejm, robić z siebie wariatów. To było odradzane Jarosławowi Kaczyńskiemu, a on idzie jakby świadomie w te radykalizmy, które go na coś zamykają, bo z jednej strony miał fajny marsz, to znaczy marsz, który zgromadził pod Sejmem dużo ludzi, no a z drugiej strony to jest coś, co go zamyka na rządzenie, na to, żeby pójść do przodu, więc mam takie wrażenie, że ci ludzie, którzy przez 8 lat te tłuste koty rządzili, teraz widzą, jak stracą posady, oni myślą sobie z tym człowiekiem, my nie wrócimy do władzy, my cały czas będziemy bidować, więc musimy coś zmienić. Wydaje mi się, że ta zmiana wyjdzie od dołu w końcu. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński w 2010 roku podjął decyzję o tym, żeby iść w kierunku tego, co się dzisiaj popularnie nazywa alt-rightem i oprzeć politykę na takim twardym, tożsamościowym, emocjonalnym komponencie. I to doprowadziło do tego, że wygrał w 2015, a Andrzej Nowak przychodzi dzisiaj i mówi jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej tożsamościowości, jeszcze więcej alt-rightu, no bo mam wrażenie, że akurat tacy politycy jak Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki, których zasugerował jako następców, to są ci politycy, którzy są odpowiedzialni za wizerunek partii, który doprowadził do klęski 15 października. To znaczy, że ludzie już mieli dość tych emocji, tego nakręcania antyniemieckich fobii, zdrajców i tak dalej. Po prostu po 8 latach
przegięli z tym wszystkim i ludzie powiedzieli nie, już precz z tym, tak? I tych, ja uważam, że te 3,5 prawie miliona głosów, które poszły zagłosować na trzecią drogę i dały zwycięstwo opozycji, to byli ludzie, którzy po prostu już mieli tego kompletnie dość. Znaczy PiS zmobilizował, ale nie tych, co chciał zmobilizować. I teraz profesor Nowak wychodzi i mówi jeszcze więcej tego samego, tak? Jeszcze więcej tego, co doprowadziło PiS do tej zmiany, a moim zdaniem ta zmiana w ogóle jest bardzo niebezpieczna, bo to jest kierunek, w którym idzie zachodnia prawica. Taki radykalny, alt-rightowy, tożsamościowy, bardzo silnie grający polaryzacjami, bardzo silnie grający nowymi technologiami. I widzimy to w zachodniej Europie, widzimy to w Stanach Zjednoczonych, jak silnie trzyma się Trump, dokładnie idąc tą zasadą. A mam wrażenie, że dla prawicy to jest droga na ścianę i bardzo niebezpieczna droga. Akurat wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Nowakiem i to mówię, panie profesorze, no ale jaki, Patryk, jaki, że to zieje ogniem i siarką. Jak... To dokładnie zrobiłem to, co ty powiedziałeś w skrócie. I to, o czym mówiła Joanna, a profesor Nowak mnie zbeształ. I oddaję mu tutaj honory, że słusznie mówię. Niestety, nieuważnie przeczytał pan mój list, podobnie jak wielu internautów, którzy nieuważnie przeczytali mój list i zacytował. I rzeczywiście, w sensie, no, my historycy powinniśmy pracować na źródłach, a jednak już dożyłem od przeczytania listu do rozmowy z Nowakiem przejść w stronę projekcji, co jest w źródłach. Nie? Otóż tam jest napisane, że prawe skrzydło, to twarde, musi być zagospodarowane przez kogoś młodszego, na przykład takiego jak Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki, ale trzeba walczyć też, musi być drugie skrzydło. I pytam profesora, a dlaczego z tego nie podał pan, jaki tam Patryk Jaki z tego drugiego skrzydła? No bo nie chce spalić. Czyli jakby Czarnka i Jakiego można... To już jest moja interpretacja, pan profesor się może zupełnie nie zgodzi. Jakby było, że, tak, że Jakiego... jako lidera bardzo prawego skrzydła to jest nobilitacja, a gdyby powiedzieć, że ktoś pracuje na centrum, to jest zniewaga, tak? To jest jedna możliwa interpretacja. Druga jest taka, że, twardych u nas mamy ci dostatek i nawet gdyby spalić Jakiego i Czarnka, to jeszcze będą fajni kandydaci z tej strony. A być może po tej stronie otwierającej na centrum, no tam się zgadzam, rzeczywiście może być ławka bardzo pusta i tak sobie wyobrażam, że profesor Nowak nie chciałby z tej ławki jeszcze jednego pstryknąć, a z tej twardej to można. No, krótko mówiąc, to jest dylemat, słuchajcie, dla PiS-u. Ale to chciałem tutaj się odnieść też i trochę do tego, co Michał powiedział, to znaczy, no bo tak, że z jednej strony taka twarda prawicowość zamyka drogę do zwycięstwa, ale z drugiej strony wszyscy patrzą na coraz bardziej prawdopodobny powrót Trumpa do władzy, gdzie ultra twarda prawicowość jest być może kluczem do sukcesu w listopadzie. W związku z czym, wiesz, skoro... Tak, ale tutaj też mam taką sytuację, że Amerykanie są trochę inni, bo oni widzą u Bidena upływ czasu. Oni widzą, znaczy oni zawsze, przecież te wszystkie badania lekarskie, które pokazują, oni muszą mieć lidera, który jest silny i zdrowy. I to trochę jest to samo... Trump tutaj daje nadzieję. No, ale jednak z większą werwą, tak? To znaczy Biden już ma takie sytuacje, czy na konferencjach prasowych, czy wchodząc gdzieś po schodach do samolotu, że to widać. I to samo następuje Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy ząb czasu. Ludzie też to widzą, gdzieś od dołu działacze, dlatego to jest taka sytuacja. Z jednej strony oczywiście możemy mówić, że emocje grają rolę, ale nie przeginanie w tych emocjach, to znaczy pójście tak całkowicie na ścianę, chociażby nazywanie więźniami politycznymi Macieja Wąsika czy Mariusza Kamińskiego, no już sprawia pewien niesmak w ludziach. To znaczy ja mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński trochę dzisiaj gra w tą grę, którą daje Donald Tusk, to znaczy robi takie wariactwo, pokazując PiS to jest partia niezdolna do rządzenia. On to robił już kiedyś, prawda? Donald Tusk już go wpędził w tą pułapkę, tym prętem po klatce. Pan Patryk. Ostatnio widziałem wiele opinii, że Andrzej Nowak pomylił się w 2015, a ma rację w 2024. Moim zdaniem jest zupełnie na odwrót. To znaczy Andrzej Nowak pomylił się w 2015, jest zupełnie na odwrót. Andrzej Nowak miał rację w 2015, a pomylił się w 2024. Andrzej Nowak w 2015 zakomunikował, Jarosław Kaczyński nie powinien być szefem rządu. Wszyscy się wtedy rzucili, no jakże tak, no panie profesorze, no jak tak można mówić? Nie został, Kaczyński ma nie być szefem rządu, no przecież to jest idealny kandydat. Potem Jarosław Kaczyński sam stwierdził, że nie będzie szefem rządu i wszyscy powiedzieli, no genialna decyzja prezesa Kaczyńskiego, no lepiej to nie mógł tego wymyślić. A ten Nowak, to tam, kto to jest ten Nowak? Przynajmniej politycznie, no bo dorobku jego naukowego tam po stronie PiS-u nikt nie kwestionuje. Natomiast, gdy zapoznajemy się z tą główną tezą Andrzeja Nowaka 2024, to wielu mówi, no tak,
Andrzej Nowak słusznie powiedział. Jarosław Kaczyński, to już melodia przeszłości. To już się nie sprawdzi. No tylko jak się wczytamy w tego Nowaka, to ja mam wrażenie, że Andrzej Nowak proponuje właśnie jeszcze więcej tego samego. To znaczy odnoszę... Młodszego, fajniejszego tego samego. Tutaj Asia powiedziała o tym zamykaniu się. No to jaka jest diagnoza Andrzeja Nowaka na to, że żeby PiS-owi było lepiej niż jest, no to powinni zamknąć Donalda Tuska wcześniej i byłby spokój. No bo Andrzej Nowak gdzie dopatruje się kłopotów w zarządzaniu PiS-em w ostatnich latach? Dopatruje się tak. Niewyjaśniona katastrofa smoleńska. Nie wiem, ilu wyborców, tych, którzy poszli i zagłosowali na ówczesną opozycję, obecną koalicję rządzącą, udałoby się PiS-owi przekonać, gdyby wyjaśniło PiS bardziej katastrofę smoleńską. Druga kwestia. Za późno Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, tak zwany Lex Tusk. Powiem tak, nikogo to nie przekonało to Lex Tusk. Byłoby wcześniej, byłoby później. To mogło przekonać tylko tych, którzy się zastanawiali, czy zostać w domu, czy pójść i zagłosować przeciwko PiS-owi. Nie wiem, może wy znacie kogokolwiek, kto powiedział, nie no, jak to Lex Tusk wprowadzili, komisja powstała, to ja idę i zagłosuję na PiS. Nie znam takiej osoby. Bo ty uważasz, że zarówno szukanie prawdy o Smoleńsku, jak i prawdy o Tusku i Rosji by się skończyło fiaskiem. Ale myśl profesora Nowaka jest taka, że on i wielu ludzi, ale on jest, to jest poważny inteligent polski, więc tylko nigdy go nie deprecjonowałbym, uważa, że ta prawda jest taka. Dyryguje Rosja polityką polską, nie? I to trochę za pomocą Niemiec, a trochę za pomocą tutaj wewnętrznej procedury. I gdybyśmy to wyjaśnili ludziom te parę lat temu, no ja się zgadzam, gdyby to było wyjaśnione, a nie nakłamane, wyjaśnione parę lat temu i ludzie by zobaczyli, że taka jest rzeczywistość, że Tusk jest na sterownik, to rzeczywiście wyniki wyborów byłyby inne. Nie wiem, czy propisowskie, bo moim zdaniem wygrałyby wtedy jakieś partie szaleństwa, ale tak, że... W takim razie fundamentalnie nie zgadzam się z Nowakiem, nie tylko na poziomie tego, co napisał, ale na poziomie tego, co myśli i co go skłoniło do napisania żeby tego. To na mnie spadł ten hejt, nie na profesora. Apeluję. Natomiast moim zdaniem to jest podstawowy kłopot z tym wystąpieniem Nowaka. Natomiast jeżeli chodzi o PiS, młodość i tak dalej, podałaś tutaj przykład amerykański, że jednak ten Biden to już taki zmęczony i Amerykanie nie chcą tego starego Bidena, chcą młodego Trumpa, to ja przypominam, że Biden jest przecież zupełną wydmuszką, kukłą. Amerykanami rządzi Kamala Harris, której nikt by dzisiaj w hipermarkecie pewnie nie poznał nawet. Przypominam, gdy Biden zostawał prezydentem, to było, no on już jest stary, to jednak to będą rządy Kamala Harris. To się w ogóle nie sprawdziło. Mówieniu, że prezydent amerykański jest kukłą. Ale hologram jest okej, nie? Biden okazał się znacznie bardziej żywotny, niżeli ktokolwiek mógł sądzić. Natomiast z Jarosławem Kaczyńskim jest inny, właśnie to... jest inny kłopot. To znaczy Jarosław Kaczyński nie ma i nigdy już nie będzie miał jakiejkolwiek zdolności koalicyjnej. I to jest kłopot Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński maksimum, które może osiągnąć, to że ten obóz, który jest teraz w PiS-ie, bo my lubimy mówić PiS, natomiast to tak naprawdę jest wiele różnych frakcji, że oni będą jednak razem. Natomiast gdyby Jarosława Kaczyńskiego nie było, no to powiem tak, wojna o schedę Mateusza Morawieckiego z Mariuszem Błaszczakiem, no to moim zdaniem nie jest recepta na sukces dla PiS. Ale w normalnej partii, które prawie już nie istnieją, to byłoby tak, prawda? Mateusz Morawiecki czy Beata Szydło mówią, zbliża się kongres PiS-u, chce osiągnąć prezesurę. I rywalizują z Jarosławem Kaczyńskim. Kto wie, kto by wygrał, prawda? Bo nawet Margaret Thatcher została odsunięta przez swoich kolegów od rządu po 10 latach sukcesu, więc te rzeczy się zdarzają. No ale to się nie zdarzy w PiS-ie, podobnie jak nie zdarzy się, żeby ktoś tam powiedział, Marcin Kierwiński, ja będę wystartował na szefa Platformy Obywatelskiej, no i tam rywalizuje z Donaldem Tuskiem. Tak się u nas jakoś nie przyjęło, tylko w PSL-u tak no, się robi. Pytanie jest, bo ja też nie wiem, czy to, ja to czytałem tylko w relacjach prasowych, że kiedy była kwestia odwołania Bosaka z wicemarszałka i że Błaszcz, nie było Jarosława Kaczyńskiego, że Błaszczak tam na zebraniu PiS-u przekazał życzenie prezesa i że wtedy miał się postawić Czarnek i jakby pociągnął całą salę za sobą, więc
Mówię, opieram się tylko na relacjach medialnych. Nie byłem tam, nie mam nagrania. No, trudno się oprzeć wrażeniu, że jednak Mariusz Błaszczak nie ma charyzmy. Więc... Delikatnie rzecz określając. Myślę, że w starciu z pana charyzma ujemna. Czarnkiem to jest jakby... Tylko, że to są kwestie takie, że to też widać właśnie podczas głosowań. Nie wiem, czy zauważyliście chociażby ta pigułka dzień po. Tutaj też PiS zaczyna mieć problemy. To znaczy ktoś wychodzi, ktoś nie tak głosuje i widać, że ten klub nawet nie jest już dobrze zarządzany. Słuchajcie, moi drodzy, powiem tak, rozmawialiśmy o wielu poważnych rzeczach dzisiaj, a największe emocje widzów wywołał szalik kolegi Szulżyńskiego. I po co temu muszę nakładać? Nawet czytałem komentarz, nie znałem słowa drip, który sugeruje, słuchaj, może oznaczać dobre flow rapera, ubranie czy ogólną stylówkę. Gratulacje. To wytłumacz widzom. Rozumiem to jak, czy jest to wyraz twojej osobowości, czy stylu, czy ma to jakieś podłoże emocjonalne. Zaczęło się, gdy byłem dzieckiem. Właśnie będąc Janek się poczuł obrażony, bo jego muszka nie wywołuje takiego... Ja tak się dorwałem, że to zjem chyba z tej rozprawy. Kolebce, kto urwał hydrze. Nie, tak naprawdę jest to... Bo zauważyłem, że jeżeli występuję w tym szaliku, polecam, jest to szalik, który kupiłem na targu w Jerozolimie, teraz już ciężej by było pojechać do Jerozolimy go kupić, ale w części Jerozolimy należącej do Izraela, nie w Jerozolimie Wschodniej. Zauważyłem, że znacznie więcej dyskusji negatywnych koncentruje się na moim szaliku niż na tym, co mówię. Wolę dyskusję na temat odcienia, bo akurat mi się ten odcień bardzo podoba, niż na przykład tego, że jestem taki owaki, bo powiedziałem to i tamto. Dobra strategia. Dobra, to już na przyszły raz założę. Dobry szalik, mi lepiej niż jesteś pisowską popłuczyną. Masz rację, ja dlatego jem na przykład. I w ten sposób chciałem płynnie do polecajek. Nieprzypadkowo, Prawica dla Odpornych, Michał Szubrzyński. Polecam serdecznie lekturę. Zapraszając Michała, dowiedziałem się, że napisał książkę, więc sobie szybko kupiłem na Allegro. Bardzo ciekawy, taki powiedziałbym socjologiczno-podręcznikowo-publicystyczno-felietonowy wstęp do sytuacji i historycznej prawicy i dzisiejszej, i wyzwań. Między innymi to, o czym rozmawialiśmy tutaj dzisiaj w programie, to znaczy, co to znaczy dzisiaj być, co w ogóle oznacza dzisiaj prawica, inny temat, co oznacza dzisiaj lewica, to też temat na osobną dyskusję, ale wszystkim tym, którzy się interesują praktycznymi naukami politycznymi polecam serdecznie. Prawica dla opornych. Tu jeszcze, skoro mam autora, jeżeli chcesz dodać swoją interpretację, to proszę. Ty też tą książkę przyniosłem. Tak? O rany, ale niesamowite. Pokaż, taka sama. Tak. Nie, powiem tak. Taki był rozdział w książce Przeciwko symetrystom, dwóch wybitnych, naprawdę, a to mówię bez żartu, bardzo cenię autorów, panów Janickiego i Władyki, o symetrystach, że najgorszym, co robią symetryści, to pokazują, że ten faszyzm, który wprowadzał Kaczyński, nie jest niczym wyjątkowym w Polsce, tylko jest pewnym trendem światowym. Więc wszyscy, którzy by chcieli zobaczyć, że to jest pewien trend światowy, polecam tą książkę, bo ja po prostu tam opisuję, co się wydarzyło z prawicą po 89 roku. Znaczy, że to są pewne zjawiska globalne. Być może Jarosław Kaczyński był tutaj pionierem, jak gdyby idąc w kierunku tej tożsamościowej polityki, bo wydaje mi się, że zrobił to właśnie w 2010 roku, czyli 5 lat wcześniej niż Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, ale mam wrażenie, że to jest ślepa uliczka dla prawicy i tam na końcu pokazuje, że taki tradycyjny konserwatyzm, ale ewolucyjny, mówiący, że świat się musi zmieniać, tylko powoli, który nie ignoruje spraw klimatu i rozmaitych innych rzeczy, które są faktami moim zdaniem i nie pogrąża się w jakichś anty-LGBT-owych, antyklimatystycznych klimatach, jest w stanie być taką siłą zdrowego rozsądku. I mam wrażenie, że dla polityki byłoby dobrze, gdyby prawica zamiast siłą szaleństwa była siłą zdrowego rozsądku. Pani Anno, co pani przyniosła? Proszę pokazać do kamery jedynki. To ja przyniosłam książkę mojego szefa. O Boże, wytnął ci ten fragmencik, wiesz, to najbliższe 37 lat.
Szymon Krawiec i Helena Kowalik, to jest polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes? To pokaż jeszcze, żeby... O, przepraszam. Mów, tak już. Pokazuj i mów. To jest książka odnośnie, no, trochę żeby się oderwać od polskiej polityki, chociaż ta polityka, jak się okazuje, jest we wszystkim. No, to jest książka o tym, jak przedsiębiorcom jest trudno od lat 90., bo Helena Kowalik, nie wiem czy wiecie, ona jest taką dziennikarką, która opisuje sprawy kryminalne od wielu, wielu lat. No i razem z Szymonem Krawcem zrobili takie reportaże odnośnie przedsiębiorców i tam są naprawdę niesamowicie ciekawe historie, na przykład o tym, jak, nie wiem, jeden jakiś pomorski przedsiębiorca, wiemy, że na Pomorzu to dużo tych takich mafijnych sytuacji, gdzieś sobie idzie po molo i nagle go zaczepia dwóch facetów i mówi, chcesz mieć spokój? I on mówi, nie, dajcie mi święty spokój, ja nie potrzebuję waszego bezpieczeństwa, tak jakby odrzuca tą ofertę. No i co, za chwilę ma jakąś kontrolę skarbową, później trafia do więzienia, okazuje się, że ileś lat to trwa, później oczywiście oczyszczają go z zarzutów, ale w więzieniu siedzi. Inny przedsiębiorca znowu trafia do więzienia, a tam gdzieś słyszy, jak z drugiego miejsca ktoś czyta jego prywatne SMS-y, tak? Więc gdzieś tam, znaczy są takie rzeczy, taka korupcja pomiędzy, nie wiem, urzędnikami, gdzieś pomiędzy policjantami też, która występuje, która sprawia, że jeżeli gdzieś w biznesie nie chcesz iść na układ, to wtedy po prostu cię zamykają. To są niesamowicie przerażające historie, bo trochę tak zniechęcają do biznesu. Ja też byłam na promocji tej książki. Tam rzeczywiście przychodzili biznesmeni, którzy z jakimś załamaniem nerwowym kolejny raz w prokuraturze. Tutaj też jest bardzo fajnie opisana kwestia tych aresztów wydobywczych. Pamiętacie Sławomir Nowak, który też trafił do aresztu wydobywczego. On tam był chyba 9 miesięcy. Przecież tam człowiek jest bez kontaktu w ogóle ze światem zewnętrznym, bez prasy, bez mediów, bez rodziny. Więc to są przerażające sytuacje. O tym też Szymon Krawiec rozmawiał z Adamem Bodnarem, żeby te areszty wydobywcze, żeby jednak coś z tym zrobić, żeby nie funkcjonowały tak, jak funkcjonują w Polsce. O tej sytuacji, jak to wygląda w tych polskich aresztach i że tutaj jednak wymiar sprawiedliwości tym się powinien zająć. Być może nie tym upolitycznianiem, tylko zupełnie inną stroną. I pan Patryk do jedyneczki. Zastanawiałem się nad przyniesieniem swojej książki, ale uznałem, że ona jest zbyt mało ciekawa, żebym ją przynosił. A co za książkę? O tej prywatyzacji warszawskiej dawno temu i nieprawda. Napisz nową. Napiszę nową. Zastanawiałem się nad przyniesieniem książki swojego szefa, ale u mnie w redakcji to pewnie by mnie zabili śmiechem, więc odpuściłem, więc przyniosłem dwie, nie swoje. Jedno to jest Ferdinand von Schirach. To jest niemiecki adwokat. To jest jedna z jego książek, ale ja polecam ogólnie jego książki. Jestem psychofanem. Polecam ogólnie jego książki. Moim zdaniem, gdy my teraz w Polsce dyskutujemy o tym, jak powinna wyglądać praworządność i jej przywarstwanie. Ja bardzo lubię wracać do von Schiracha, bo on pokazuje, że ciężko nie ma łatwych odpowiedzi, jest wiele trudnych pytań. Pozwól, że tylko wejdę. Znaczy, naprawdę jestem psychofanem von Schiracha. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo jego dziadek był gauleiterem Wiednia NSDAP, szefem Hitlerjugend. Także to też jest przyczynek do dyskusji o odpowiedzialności bądź braku odpowiedzialności za przodków. Ale von Schirach, który 700 spraw prawnych prowadził i ma na przykład zbiory prawdziwych przypadków. Jest jeden... To jest nieprawdopodobne. On używa takiego porównania, że życie ludzkie to jest w ogóle stąpanie po kruchym lodzie i nigdy nie wiesz, kiedy następny krok może spowodować załamanie się lodu i pogrążać się w ciemnej otchłani. I on opisuje przypadki prawne. Pamiętam taki niesamowity przypadek, że nie pamiętam dokładnie terminu prawniczego, jak jest w Niemczech, ale ci, co decydowali o wyroku, skazywali kogoś jednocześnie płacząc, wiedząc, że on w sensie takim ludzkim jest niewinny, ale prawo jest prawem i trzeba było człowieka skazać. Coś niesamowitego. Znaczy, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale naprawdę jest to jeden z moich ulubionych autorów. Nieprawdopodobne tomy. Wina jest, zdaje się, kara, przestępstwo, von Schirach. Polecam von Schiracha. Można przy tym pomyśleć, a jednocześnie kosztuje kilkanaście złotych, czyta się godzinę, półtorej. Moim zdaniem bardzo dobry wybór. I druga książka to już ambitniejsza, większa. Tarans Naród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy Jacka Sokołowskiego. To jak o bańkach między innymi twitterowych rozmawialiśmy. To jest autor poczytnych wpisów na Twitterze. Tak zwany Easy Rider. Natomiast bardzo polecam książkę. Ona nie jest już tak łatwa. Natomiast jeżeli się zastanawiamy, dlaczego Polska wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, to Sokołowski stara się znaleźć odpowiedź i robi to bardzo uczciwie. To znaczy robi to i ciekawie, i uczciwie. Nie chcę też za wszelką cenę narzucać swojego poglądu czytelnikowi. Moim zdaniem to jest książka, którą warto przeczytać. Natomiast no, tu już trzeba mieć kilka dobrych wieczorów, żeby
I tu stawiam kropeczkę. Bardzo dziękuję serdecznie, moi goście. Dziękuję gospodarzom. Jesteśmy w restauracji Oficyna w Pałacyku Rozalin pod Warszawą, która ta restauracja zaraz się otworzy, więc my kończymy grzecznie. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo za gościnę i dziękuję wam za przyjście. Dziękuję widzom za, już się boję, przyszłe komentarze. Za nie wyjście. Dzięki. Dziękujemy.